7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuksiarz.pl. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl. Twój portal z ofertami pracy. Drodzy widzowie, muszę się do czegoś przyznać. Otóż jestem oszustem. Zapamiętajcie sobie to dobrze, wyznaję to po raz pierwszy w życiu. Jestem oszustem. Ściągnąłem was tutaj poprzez oszustwo. Ściągnąłem was tutaj pod pozorem jakiejś wielkiej imprezy, która tu się odbędzie. Nie odbędzie się tu żadna impreza. Przepraszam. Wykorzystałem najbardziej prymitywną sztuczkę, jaką można było wykonać, żeby tylko zapewnić sobie frekwencję w dzisiejszy wieczór. A zrobiłem to dlatego, że jakiś czas temu z moim gościem, którego za chwilę poznacie, miałem przeprowadzić wywiad. Wywiad o sporcie, ale okazało się, że ten wywiad o sporcie byłby całkowicie bez sensu. Okazało się, że są sprawy znacznie ważniejsze, o których trzeba porozmawiać. I tak, impreza z okazji miliona subów będzie. Ale zanim ta impreza się odbędzie, potrzebne są bilety wstępu od was. Potrzeba zebrać 1 000 000 złotych dla bardzo chorej dziewczynki. 1 000 000 złotych, które my możemy zebrać, my chcemy zebrać więcej nawet, bo więcej jest potrzeba, ale umówmy się, że 1 000 000 brzmi dobrze na początek. Zaraz poznacie historię. Chciałem, żebyście tą historię poznali. Wiem, że nastawiliście się dzisiaj na wesołą muzyczkę, na piwko, na jakąś biesiadę ze znajomymi. Będzie okazja się jeszcze pośmiać, ale dzisiaj jest mi trochę wstyd, że was wykorzystałem, ale dzisiaj musimy zająć się sprawami najważniejszymi. Ze mną jest Bartłomiej Marszałek, polski sportowiec. Witam cię serdecznie. Krzysztof. Jest to nasz czołowy zawodnik Formuły 1 H2O, syn słynnego Waldemara Marszałka, który też był motorowodniakiem. To są te największe prędkości, jakie można osiągać na wodzie. Opowiemy o twojej karierze sportowej, opowiemy o tym wszystkim, co się dzieje na wodzie, gdy musicie się ścigać.
Natomiast zanim to zrobimy, chciałbym porozmawiać o tym, co tak naprawdę zajmuje twoją głowę. Masz niesamowicie, muszę tak powiedzieć, niesamowicie ciężko chorą córeczkę. Mhm. Na bardzo rzadką chorobę. Czy możesz opowiedzieć, co się właściwie stało, co córeczce dolega i co trzeba z tym zrobić? No tak, nie chcę, żeby atmosfera całkiem siadła. To na wstępie też powiem o tym, że na pewno nastawienie jest ofensywne i tutaj nie w formie żałoby, a wręcz nadziei, którą mamy. I dziękuję ci z całego serca za taki wstęp i też wszystkim widzom bardzo dziękuję. Jednocześnie, jak mówiłeś o tej zabawie właśnie i tak dalej, to wspominałem sobie ten etap w życiu przed tym wszystkim, kiedy czułem taki, tam miałem w sobie dużo uśmiechu i tak dalej. Wierzę, że on zastygł we mnie, ale wróci. Córka jest chora na chorobę genetyczną, która nazywa się zespół Retta. Jest to dla mnie jakaś abstrakcja, bo ja przedtem też dalej to będę robił. Pomagałem dużo ludziom i na pewno dalej będę pomagał, głównie poprzez sport, angażowanie się w różne akcje charytatywne. Zawsze robiłem to tak incognito, nie chcąc w zamian jakiegoś rozgłosu, a po prostu z potrzeby serca. Natomiast w lipcu zeszłego roku dowiedzieliśmy się o tej chorobie dzięki czujności mojej żony. Malwinka, bo tak ma na imię moja córa, urodziła się zdrowa, dostała 10 punktów. Przez pierwsze 10 miesięcy miałem to szczęście, oddech, ulgi, radości, bo robiliśmy też badania takie prenatalne i tak dalej. No wszystko generalnie, co można robić w tych czasach, wszystko było okej. No a później w tej chorobie to jest podstęp, że daje ci najpierw to szczęście, a później odwraca cię tyłem do siebie, wypłaca kopa takiego, że no pierwsze co w tych czasach, wziąłem telefon, wygooglowałem to, co aby sprawdzić, z czym się mierzę, no i tam hasła najgłębszej niepełnosprawności, przedwczesnej śmierci i tak dalej, no w nieuleczalności tej choroby, no to było tak jakbym, no nie wiem, w terminologii sportu dostawał jakieś sierpy od boksera wagi ciężkiej do takiego mistrzowskiej klasy i no przykucnąłem, tak też już używając jakiejś symboliki, ale podniosłem się z tym ciężarem na barkach i jadę z tym życiem dalej. Jest ono inne, bardzo trudne. Im dłużej w tym tkwię, też wierzę, że to nie jest przypadek. Na pewno nie kara. Nie chcę tutaj odwoływać się do Boga i tak dalej, ale jakieś już nazwijmy metafizyki, bo że gdzieś tam tymi myślami uciekam. Wiem, że to nie trafiło przez przypadek na mnie i mamy w sobie z żoną tyle determinacji, żeby walczyć o nią, ale też potrzebujemy tej pomocy, potrzebuje o której mówisz. Pomocy. Pokażmy teraz skarbonkę, którą założyliśmy jako kanał Zero. Możemy ją w tym momencie uruchomić pod adresem siepomaga.pl/0. Można wpłacać pieniądze. Naszym celem jest uzbierać 1 000 000 i wtedy już obiecuję, że faktycznie impreza z okazji 1 000 000 się odbędzie i będzie to impreza huczna i wesoła. Natomiast dzisiaj jest po prostu robota do wykonania. Co to jest za choroba? No jest to choroba zaliczana do rzadkich, ale no im dłużej tym kwiat widzę, jakie są czasy teraz. Tych chorób jest coraz więcej. Przede wszystkim jest niedziedziczona, bo no człowiek zaczyna się doszukiwać, skąd to się wzięło i tak dalej. Przebadaliśmy się, że tak powiem, kilka pokoleń wstecz i genetycznie nie ma śladu po tym. Zresztą mam teraz też Rysia, kochanego syna, który się urodził 1 stycznia i jest zdrowy, także no to też potwierdza to, że jest to przypadek. Ta choroba trafia się raz na 10 tysięcy urodzeń. No niby to jest dużo, a nie dużo. Tydzień po Malwince to na Madalińskiego w Warszawie też urodziła się kolejna dziewczynka, pewnie urodziło się ich więcej, no, której tata zadzwonił do mnie tydzień temu. No, nie odkryli to później troszkę, ale no słyszałem ten załamany głos i przypominałem sobie, przez co ja przechodziłem, także jest to choroba, która no, przede wszystkim postępuje, zaczyna się właśnie tak w wieku 10 miesięcy czy 9 nawet i stopniowo zabiera ci dziecko. Ona potrafiła już przybijać piątkę, bić brawo, wyciągała sobie serwetkę, wycierała tak fajnie buzię, gaworzyła i mówiła różne tam baba, mama, baba i tak dalej. No a później ta choroba to stopniowo zabiera. To się dzieje w takich tak zwanych regresach, które są jakimiś interwałami w czasie i tak to się do 4-5 roku życia generalnie no dziecko rozkłada na łopatki i no prowadzi to do niepełnosprawności takiej przede wszystkim fizycznej, gdzie zabiera ci tą władzę w rękach, w nogach i zabiera mówienie.
Realnie zabiera wszystko, to się przekłada na choroby później, problemy z oddychaniem, kardiologiczne, padaczki i tak dalej. No, po nitce do kłębka nokautuje całkowicie organizm. No ale zaznaczam, że w tym wszystkim właśnie, co się stało, kiedy dowiedziałem się o tym w ubiegłym roku w lipcu, jednocześnie też w ubiegłym roku w marcu, został zatwierdzony pierwszy, jedyny jak dotąd na razie lek w Stanach. Także no to są takie szczęścia w tym nieszczęściu i to światło w tunelu dla mnie, które mi tak naprawdę daje teraz siłę do życia i do walki. Bo ja... No właśnie, bo powiedzmy, na co zbieramy? Dopiero co wróciłeś ze Stanów, tak. Do Stanów latasz non-stop w zasadzie. No, latasz regularnie, ponieważ tam można kupić to lekarstwo. Tak. I jak często musisz latać do Stanów? No teraz raz na miesiąc średnio. Raz na miesiąc lecisz po lekarstwo do Stanów. Tak. Opowiedz o tym lekarstwie. Jest to syrop, to zabrzmi może banalnie, bo syrop się, nie wiem, kojarzy przynajmniej mi z jakimś łykiem na gardło za dzieciaka, żeby mniej bolało. No ale jest to lek, który w formie syropu, który przede wszystkim hamuje i blokuje tą chorobę. Tutaj no, trzymając się sportu, to trzymamy jakąś gardę i nie pozwalamy tej chorobie atakować córki dalej. No widzimy, że naprawdę daje to super rezultaty, bo jej stan się mocno poprawił. No przede wszystkim już tak, nie wchodząc w szczegóły, to wróciła do nas tak wzrokiem mentalnie. No. Uczestniczy w naszym życiu, śmieje się i jest z nami na co dzień. To jest taki efekt największy. Oczywiście poprawił się też sen, władza w tych rączkach i tak dalej. Powoli to odzyskujemy. Natomiast no, ten lek z założenia nie jest tym, który mają całkowicie wyleczyć. On ma przetrzymać, że tak powiem, do terapii genowej, która jest jednym zastrzykiem, który już odwraca tą chorobę i pozwala wtedy... I dlaczego teraz tego zastrzyku nie można dać? No jest on, będzie od czwartego roku życia dostępny, jest w Stanach teraz... Czyli ile Malwinie brakuje? 2 lata. No jest teraz ta terapia testowana już w Stanach klinicznie na pediatrycznych pacjentkach i w tym roku jeszcze więcej dzieci to dostaje, także już są ustalane dawki. Musicie, i tak dalej. I to już musicie przetrzymać 2 lata. Tak. Na syropach. Mhm. Te syropy... Kosztują ile? O, 10 tysięcy dolarów tygodniowo, także to jest 10 tysięcy dolarów tygodniowo. 40 tysięcy złotych tygodniowo wydajecie na syrop dla dziecka. Mhm. Do tego trzeba raz na miesiąc polecieć do Stanów po ten syrop. No to już jest tak ułamek w tym, no, ale ułamek, tak. No ale to mówimy o kwocie blisko 200 tysięcy złotych miesięcznie, no, tak, żeby dotrzymać do terapii genowej. Dokładnie. Jak usłyszałeś cenę tego leku, to co pomyślałeś? No nogi mi się ugięły. Zaraz też wyprzedzę jakieś domniemania, bo ludzie myślą, że ja też ten mój sport to nie jest Formuła 1 samochodowa. Ja nie jestem jakimś Hamiltonem czy Verstappenem, bo proszę uwierzcie mi, gdybym naprawdę mógł, ten wyjął i kupił to sami. Bardzo trudne dla mnie jest mówienie o tym, a tym bardziej proszenie o pomoc, ale jako prawdziwy mężczyzna muszę to brać na siebie i dla niej zrobię wszystko, bo teraz jakoś już mogę o tym mocniej mówić, ale kiedy tą zbiórkę ogłosiliśmy, no to naprawdę, byłem wtedy w Indonezji na wyścigach miesiąc temu, no to tak popłakiwałem i to sporo, już nie mówię o łzach, ale o takim przygnębieniu, takim uczuciu obnażenia się z tym wszystkim, niemocy jako mężczyzna i ojciec, głowa rodziny. Lek ten bierzemy już pół roku ponad, także wydaliśmy wszystkie oszczędności. Nie jest to tak, że ja się nagle budzę tutaj z ręką w nocniku i w potrzebie i nie chcąc wydawać swoich, proszę o cudze. Wydaliśmy już ponad 1,5 miliona złotych i powoli już szybko te rodzinne oszczędności się kończą. Mój sport jest bardzo ciekawy, ekscytujący, ale nie jest sportem nadzianym tak pieniędzmi jak te topowe dyscypliny sportu i żyję tak bardziej przyziemnie. No i natychmiast rozpocząłem to leczenie, nie patrząc się tutaj na dookoła, co się dzieje. Też otrzymałem pomoc, która jest w tej chwili wykorzystywana, ale te pieniądze bardzo szybko się kończą i w tej chwili, żeby zachować ciągłość tego leczenia, nie mówiąc już o zbieraniu docelowej kwoty na tą terapię genową, która, teraz o tym syropie mówię, to jest 2 miliony 200 tysięcy złotych rocznie. Natomiast ten zastrzyk końcowy wymarzony to jest 3 miliony dolarów. No to w sumie biorąc te 2 lata i zakończenie tym strzałem, który ją wyleczy, to jest 17 milionów złotych prawie. Kwota abstrakcyjna, ale też możliwa do uzbierania. Wiem, że będę robił wszystko, no, poprzez takich aniołów jak tutaj ty i widzowie.
Jest to na pewno do zrobienia. No, w sporcie też dalej pozostanę. Ścigam się dla Marii. Mam nadzieję, że wyzbyłeś się tego uczucia, że to miałoby być w pewien sposób upokarzający dla ciebie. Nie, no bardziej jest takie bolesne, wiesz, jako... ja zawsze, całe życie wszystko chciałem robić sam. Byłem zaradny i w sporcie tak samo, no tak patriotycznie. Będąc w czołówce tego sportu, jestem jedyny, który nie sprzedał się tak innym teamom, bo ja pracuję na swoje i startuję z polską licencją. Wchodząc na podium, trzymam polską flagę. Praktycznie sami w czołówce dookoła mnie to są, nie wiem, francuski Chińczyk, czy dwóch Szwedów, którzy noszą flagi Emiratów, czy mistrz świata teraz jest Wietnamczykiem w cudzysłowie, bo po prostu... A może trzeba się sprzedać? Nie, to już za daleko sprawy poszły i tyle lat na to pracowałem, że... Ambicja by mi nie pozwoliła, to już jest... I to nie chodzi o ambicję, którą też trzeba by było schować w buty dla córki, bo gdyby to jakoś mi ją załatwiało, to, że ją wyleczę, to w ogóle bym nawet się nie zastanawiał, ale to nie tędy droga tutaj. No, wierzę, że uda się te środki uzbierać. Coraz bardziej się napędza to jak kula śniegowa. Tyle dobrych ludzi do nas trafia, zupełnie obcych, którzy się angażują w jakieś akcje, licytacje i tak dalej. Też wszystkim razem i każdemu z osobna dziękuję za to wszystko, bo naprawdę no to jest niesamowite i bardzo to doceniam. A dla mnie jest to no, trudne, bolesne i takie no, czujesz się na początku no, taki obnażony z tym wszystkim. Ja zawsze dbałem o prywatność też w życiu i... A teraz muszę te wszystkie karty odkryć na stół. Nigdy żadnego zdjęcia i w sieci nie wrzucałem i tak dalej. Teraz widzę całą tą kolekcję, ale to w ogóle nie czas mówić o mnie. Trzeba tą dumę z jakiejś tam... Mój dyskomfort w tym to chowam w buty, no bo dla niej mówię, gdyby trzeba było ten stół tutaj zjadł dla niej. Zrobię absolutnie wszystko dla niej i wierzę w to, że to się na pewno uda. Dzięki Bogu, że mamy tą nadzieję, bo... Trudno mi sobie wyobrazić moje życie, gdybym tej nadziei nie miał, tej medycznej, która jest przed nami. No i na pewno po przejściu tego wszystkiego będę cenił to moje życie bardziej, będę widział rzeczy, których do tej pory nawet nie widziałem w tym codziennym ganianiu za obowiązkami, za pracą. I to jest też moja rada cenna dla was wszystkich, że z ust kogoś innego to by zabrzmiało banalnie, ale z moich to jest trafione i naprawdę zauważajcie w życiu taką drobnicę, te małe duperele za przeproszeniem, rzeczy, których codziennie nawet się nie dostrzega, no bo dla was to jest codzienność, a dla mnie to jest teraz największe marzenie, dla mnie, dla mojej żony, dla mojej rodziny. Także to moja wskazówka, żeby naprawdę przewartościować życie i zauważyć to, co jest najważniejsze, bo te rzeczy dookoła, które są najważniejsze, często nam umykają, bo gonimy za bardzo w tych czasach. Zaczął się ten program, nasza rozmowa, myślę, że nieco ponad 10 minut temu. W tym czasie nasi widzowie wpłacili 170 tysięcy złotych. Jezus Maria, dziękuję wam. Wow. Ja też chciałem powiedzieć, że dzisiaj na Twitterze Sławomira Mentzena pojawiło się ogłoszenie, że wezmę udział jako prelegent w wydarzeniu, które się nazywa Everest. Pod koniec maja w Katowicach. Jest to konferencja biznesowa, gdzie różne osoby dzielą się swoimi doświadczeniami. Zachęcam do sprawdzenia, kto będzie w tym roku występował. To jest ta konferencja, na której rok temu występował Szymon Marciniak i wybuchła wokół tego wielka afera, czy on w ogóle może sędziować, skoro z takim człowiekiem jak Mentzen się zadaje. No więc ja powiedziałem, że wystąpię na tej konferencji, o ile moje wynagrodzenie zostanie w całości przeznaczone na cele charytatywne. I to jest właśnie ten cel charytatywny. A moje wynagrodzenie wynosi 60 tysięcy złotych brutto. Więc ta właśnie kwota zostanie wpłacona na skarbonkę Malwinki. Więc w tym momencie uzbieraliśmy tak naprawdę już nie 180, jak mi pokazuje licznik, tylko 240 minus podatek. No, załóżmy, liczmy, że dodatkowe 50 tysięcy złotych, więc zbliżamy się jakimiś tam krokami do celu. Więc zachęcam, żebyśmy się spotkali w Katowicach. Jeśli macie ochotę przyjść na taką konferencję, to ja tam będę. Będę właśnie dlatego, bo uważam, że odrzucanie takich propozycji... Nie mam nic do wygrania tej konferencji, ale odrzucanie takich propozycji tylko dlatego, że mi się na przykład nie chce gdzieś pojechać, byłoby małostkowe, gdy takie sumy można przekazać dla osób potrzebujących. Więc te 60 tysięcy minus podatek ode mnie. Czekamy na wasze wpłaty. Idzie to niesamowicie. Jestem pod waszym wielkim wrażeniem.
Jak wyglądają twoje wyprawy do Stanów? No wyprawy do Stanów wyglądają tak, że na torpedę lecę. Teraz wróciłem z Wietnamu, z drugiego wyścigu, na 2 dni do domu. Biorę walizkę podręczną, małą lodówkę. Ten syrop musi być zimny. To, co jest też ważne i też to w dwóch zdaniach, żeby nie przedłużać. Malwinka jest jednym z najmłodszych dzieci na świecie, która bierze ten syrop. W Stanach jest dozwolony od 2 roku życia. Dzwoniłem, cisnąłem, poleciałem tam, staraliśmy się, dostaliśmy zgodę na to, żeby zaczęła go brać w wieku 1,5 roku. Także tu dzięki naszej pani doktor, no i też determinacji mojej małżonki. Jeszcze przed tymi największymi atakami tej choroby ona zaczęła to brać, to też jest bardzo istotne, bo no nie zdążyła ta choroba ją tak mocno zaatakować i skutecznie się bronimy. Lecę do Nowego Jorku, później jadę do Connecticut, tam dojeżdżam gdzieś do 1 w nocy do tutaj mojego wujka, gdzie już ten lek jest dostarczony. Pakuję to rano i z powrotem do domu. Także mam, no, wkładam to w lodówkę, w bagaż podręczny. Tutaj też załoga samolotu zawsze jest pomocna i wkłada mi to w. Oni już się dobrze znają. Tak, no już teraz mam też jedną kochaną panią, która wie, że ta walizka jest za ciężka trochę z tymi kulkitami, ale już stoję do niej na tą odprawę, także już jej nie ważymy i no cudnie się też zachowują amerykańscy oficerowie, bo ja też tak byłem trochę no, pełen obaw, czy jak będą reagować, czy można, czy nie można i tak dalej, ale mówią, żebym to chował i pakował się, szybko leciał do córki, żeby no, się za mnie modlić, także nikt mi nie robi żadnych problemów. No, od razu też wyprzedzę jakieś pytania, które się mogą pojawiać też u widzów, że czemu nie można wysłać i tak dalej. Nie można, tylko jest wysłane to w Stanach. No też można tu korzystać z jakichś kurierów i tak dalej. Jestem mało ufny też i raz, że usługa taka jest niewiele droższa niż ten bilet. Dla mnie no, posadzić tutaj 4 litery w samolocie i polecieć to jest najmniejszy problem, a 2, chcę mieć pewność, że to jest zimne, bo tam mam tylko 4 stopnie Celsjusza tolerancji, od 4 do 8. Jeżeli tam wystygnie albo będzie za zimny, to traci moc swoją, także skrupulatnie tego pilnuję i no i tak jak pewnie te pierwsze wyprawy to były bardzo stresujące, że co chwilę sprawdzałeś, czy temperatura jest właściwa, czy nic nie stłukło. No ale są te termometry fajne, że w aplikacji to śledzę, a przede wszystkim no tutaj tak, w samolocie korzystam też z uprzejmości załogi i są te chillery takie na te napoje, także panie wyjmują te wszystkie puszki z napojami. Część pasażerów pije sobie pewnie ciepłe, ale no, siedzi tam ten syrop, także logistycznie jest to już tam, mam sprawnie, że tak powiem, już opanowane. No a te strefy czasowe i to wszystko nieraz mnie tam miętosi, no bo tutaj też w ciągu tygodnia z tego Wietnamu, później w Stanach, teraz znowu Polska, teraz lecę z Malwinką za miesiąc do Houston, do kliniki w Teksasie, gdzie spotykamy się z takim profesorem guru w tych tematach i człowiekiem, który no według mnie będzie tym, który tą terapię genową poda, bo on już to podaje tym dziewczynkom w Stanach. Także już zaczynamy ten etap, to nie są jakieś mrzonki i tak dalej, dalekosiężne plany, to już się dzieje. I no jako tutaj Europejczycy czy Polacy mamy mniejszy dostęp do tego, co się tam dzieje za oceanem. Chociażby ten syrop, który jest refundowany w Stanach, no kiedy widzę, że to ludzie dostają po prostu bez jakiegoś tam większego wysiłku z tych ubezpieczeń, no też od razu idąc za i ucinając jakieś tutaj pytania, które się mogą pojawiać, złożyliśmy wniosek o refundację my i kilka innych rodzin w Polsce. Niestety dostaliśmy odmowę. Będziemy próbować dalej. Od kogo dostaliście odmowę? Z Ministerstwa Zdrowia. Mhm. No jest to wszystko nowe. Oczywiście wiadomo, ta cena też przeraża, bo biorąc pod uwagę w Polsce tych dzieci zdiagnozowanych jest blisko 400, niezdiagnozowanych według mnie 3 razy więcej. To też myślę, że przy tej rozmowie ważny apel do rodziców. Drodzy Państwo, rodzice, jeżeli widzicie, że z waszym dzieckiem coś jest nie tak, instynkt mamy, to jest najlepszy doktor, szukajcie. Jeżeli jeden lekarz powie, że coś jest nie tak, idźcie do 2 innych. Nie krytykując, a stwierdzając fakt, gdybym ja się słuchał zaleceń tutaj naszych medyków do tej pory, nie wiedziałem, co się dzieje. Słyszałem hasła, żeby moja żona przestała przesadzać, jest to 1 dziecko, wszystko jest dobrze, czekajcie. Żona niech sobie przestanie choroby wymyślać. No a mama chociażby taty, który do mnie dzwonił tydzień temu, słyszała od jednego z lekarzy tutaj w jednych z najlepszych placówek państwowych, żeby dziecko nie neurologicznie, a mamy psychiatrycznie leczyć, bo sobie wymyśla.
Niech to już sobie, puenty nie będę mówił, no ale takie są fakty i nie krytykuję, a stwierdzam fakt, jak to wygląda, także warto szukać, no jest tych chorób naprawdę dużo, ale też są możliwe te diagnozy oczywiście prywatnie, no bo też tutaj u nas ta diagnoza była po testach genetycznych, które kosztują też kilkanaście tysięcy złotych i można je zrobić i nie każdy sobie może na to pozwolić i też nie mówię tak, że te pieniądze przecież na drzewie nie rosną. No ale trzeba walczyć o te dzieci, bo no jest tych chorób coraz więcej, tych cywilizacji i tak dalej, to pędzi i rzeczywiście widzę, że będąc ja na neurologii tutaj w Instytucie Matki i Dziecka widziałem, jak te biedne młode dziewczyny tam na korytarzu płaczą i kiedy te dzieci śpią i co najmniej połowa jest wypisywana bez podania obecnie przyczyny klinicznej, także wydaje mi się, że ta liczba na świecie tych dzieci niezdiagnozowanych jest dużo, dużo większa, a w tym zespole RETA, tak jak mówię, w Polsce to jest około 400 zdiagnozowanych dzieci, na świecie 350 tysięcy, ponad. Sama Ameryka ponad 50 tysięcy, także no dużo i niedużo, ale biorąc pod uwagę, że te wszystkie razem choroby, to jest naprawdę olbrzymia masa ludzi, którzy potrzebują pomocy. Ja w tym momencie chciałem bardzo podziękować Cyber Jarkowi z Krakowa. Cyber Jarek, ja wiem, kim ty jesteś. Pozdrawiam Jarosława Królewskiego. Wpłacił 19 600 zł. To jest w tym momencie najwyższa wpłata podczas naszej zbiórki. Naszej zbiórki, która przekroczyła już 250 000 zł. Chciałem też podziękować, no chciałem podziękować wszystkim wam, którzy wpłacacie i suma nie ma znaczenia, czy to jest złotówka, czy to jest 10 zł, czy to jest 100 zł, nie ma to znaczenia, ważny jest gest z waszej strony, ważne jest to, żebyście poczuli się częścią tej wspólnoty, która pomaga naszemu gościowi. Natomiast tak widzę, że pojawiają się wpłaty od firm różnych. Na przykład firma Ziterm, instalacje dla twojego domu, wpłaciła 2000 zł. No więc jeśli jakaś firma wpłaci od 2000 w górę i mi to tu wyskoczy wśród najwyższych wpłat, to ja przeczytam nazwę takiej firmy bardzo chętnie. Czytam ją jeszcze raz. Ziterm, instalacje dla twojego domu. Można sobie wygooglować, jeśli ktoś potrzebuje instalacji do domu. Zachęcam do tego. Bartek, powiedz, a jak twoja żona to znosi? Dziękuję bardzo, bo już się wzruszyłem. No jak widzę te liczby, to jest niesamowite, co wy robicie i no żona jak no znosi, no płacze też, jest bardzo dzielną kobietą, bo przede wszystkim trzymamy się razem i ta miłość tutaj nas cementuje. Naprawdę jest bardzo, bardzo dzielna, wiem, że każdy tutaj mąż swoją żonę chwali i rodzi dziecko i tak dalej, ale tutaj no nasza miłość cementuje nas i naprawdę jako para robimy dla niej wszystko. Żona też robi naprawdę olbrzymią pracę, zgłębia wiedzę w zakresie też biomedycznych, podejść do córki. Jest to bardzo ważne też, jak można wspomóc takie leczenie poprzez suplementację. Temat rzeka, także nie starczyłoby czasu, ale mówiąc krótko, no naprawdę można zdziałać bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego syropu też dbaniem, no, oczywiście dieta, ale też kombo różnych suplementów, które w odpowiednich konsultowanych ze specjalistami na świecie, kombinacjach powodują różne procesy, powstrzymują stany zapalne, wspierają pracę jelit, wspierają immunologię, no do tego też leczenie jelit i tak dalej, to jest jak domino, ale naprawdę można bardzo, bardzo dużo też tym ugrać, no ale to jest wiedza dniami i nocami, którą głównie nocami żona zgłębia i naprawdę tutaj skarbie, dziękuję ci za to, jaką jesteś wojowniczką. Nie pokłóciliśmy się ani razu, jakoś nie wytykaliśmy sobie tych błędów, no wspieramy się też tutaj, wstyd mi trochę za nasz gatunek męski, bo kiedy śledzę losy takich rodzin z takimi chorobami, bardzo często mężczyźni się zrywają, jak strusie, no, chowają głowę w piasek, uciekają w inne życie. Nie, no skąd, absolutnie. To ja bym mentalnie tego nie zniósł, nie byłbym w stanie. Jeśli poczułeś chusteczkę, to... Tak, dziękuję. Nie byłbym w stanie później sobie w lustro spojrzeć, nawet jakbym z inną kobietą sobie ułożył życie, nie wiem, płacił te alimenty, no ale jak można, to by było... Absolutnie, ja bym nic w swoim życiu nie zmienił. Może to zabrzmi też banalnie, ktoś powie, że teraz tak mówię, ale gdybyś naprawdę miał tutaj jakiś klawisz, który mógłbyś cofnąć w moim życiu czas, ja bym chciał tą Malwinkę taką, jaka jest i na pewno bym tego nie zmienił.
No za tych mężczyzn, co uciekają, jest mi wstyd. Jako prawdziwy mężczyzna, jako ja i ty prawdziwy mężczyźni, jest tam po prostu wstyd i apeluję, panowie, podchodźcie ambitnie też, bo nie zostawiajcie kobiet z tym samych, bo kiedyś, zresztą nie mnie oceniać, każdy przyjdzie taki czas, że będzie osądzony sam i to nie przez innego człowieka, ale nie wolno tak robić. To jest najgorsze rozwiązanie, bo naprawdę no, w parze i w tej miłości jest siła do tego, żeby trwać i staramy się na co dzień cieszyć właśnie z tych małych rzeczy. Oczywiście wstajesz rano i pierwsze, co dostajesz, to od razu liścia tych emocji i zanim wstaniesz z łóżka, no to musisz ten niewidzialny plecak z tym ciężarem założyć na barki i wstajesz. A masz nigdy ten plecak jest za ciężki? No za ciężki nie, ale mam takie, że przykucam, bo rzeczywiście czasami po prostu polecą mi łzy i mam taką niemoc w sobie, ale nigdy nie miałem i nie będę miał na pewno poczucia, że się poddaję, że już koniec i nic z tych rzeczy. No zwłaszcza w ogóle widząc, lecą te cyferki niesamowicie, czując to dobro od ludzi i tak dalej, to naprawdę, oczywiście to są pieniądze, które są najważniejsze, żeby je zebrać, ale każda ta złotówka, która cyka, to jest też zastrzyk dla mnie motywacji, wiary i dobra, które dostaję, które daje tą siłę, także nigdy nie będę miał, nie miałem, na pewno mówią nigdy, nie mów nigdy, ale ja z pełną odpowiedzialnością wiem i mówię to na pewniaka, że nigdy nie będę miał takiej chwili, żeby wycofać się, zrezygnować. Wierzę też, że tutaj no możliwości takie, sport i to, że mogę chociażby widzieć się tutaj z tobą czy z wami, no pomoże też jakoś rozpropagować te choroby, ten problem i może to też nie bezpośrednio, ale pośrednio przełoży się na uświadamianie ludzi, że są takie rodziny w potrzebie, bo jest ich niemało i na pewno ja poprzez, nie przestanę na tym, żeby pomóc Malwince. Na pewno jak ten koszmar w moim życiu wyprostuję, to zostanę już w tym świecie i będę robił wszystko, żeby pomagać też innym. Tak jak to robiłem przedtem, to będę to robił dalej, ale jeszcze intensywniej, no bo znam teraz temat od środka. Wcześniej obiecałem, że będę nagradzał firmy wspomnieniem, które wpłaciły większe sumy, a więc Górzny Grup, 5000 zł, bardzo dziękujemy. Górzny przez ukreskowany JRZ oczywiście. Górzny Grup, 5000 zł, firma Atlif, spółka z o.o., Atrewe przez V, Atrewe, spółka z o.o., 3000 zł, bardzo dziękujemy. Zachęcamy naszych widzów, aby sobie wygooglować, czym ta spółka się zajmuje. Bedeco Europe, 3000 zł. Bedeco Europe, 3000 zł. Dziękuję również. Łącznie na naszym koncie jest już ponad 330 tysięcy złotych, a więc 33% tej skarbonki. Można się chyba uśmiechnąć w takich wiadomościach. Jestem w ogóle pod wrażeniem mocy tego, co się dzieje, no bo to jest no naprawdę czapka z głowy. Dla ciebie za to, że w ogóle jak tu wchodziłem i widziałem to studio i tak dalej, to tutaj, gdzie sobie siedzimy na tych fotelikach, to jedno, ale tam za ścianami ci ludzie i tak dalej, jest to imponujące, a przede wszystkim no, dla państwa z całego serca ogromne dziękuję, bo tak, no, po prostu przyrzekam jako ojciec, że jako sportowiec oczywiście też, ale na froncie jako tata, że zrobię wszystko i wygramy tą batalię. To jest dla mnie teraz taki najtrudniejszy wyścig w życiu w tej terminologii mojej sportowej, ale na pewno się nie poddam i jestem gotowy po prostu zrobić wszystko. Zresztą teraz tak naprawdę na początku, kiedy się dowiadujesz o takiej chorobie, jest tak, że no oczywiście ten Google i tak dalej, te hasła, zdałeś sobie sprawę, z czym się zderzasz. Ten pierwszy płacz, który się spotyka, to jest chyba bardziej egoizm, bo nagle rujnuje ci to cały obraz z tego, jak sobie wyobrażasz swoje rodzinne życie, nie wiem. Wakacje, narty, bieganie tej córeczki i tak dalej. Oczywiście ja to wierzę, że wszystko odzyskam. Może ona nie będzie tutaj baletnicą, ale chcę doprowadzić do tego, żeby była samodzielna i cieszyła się życiem. Także ten pierwszy szok i taki chyba wstrząs to jest to, że ty nie płaczesz nad nim, a bardziej sam nad sobą, że nagle to wszystko, jak sobie wyobrażałem, wiesz, idealny obrazek jak z filmu, to wszystko nagle mi runęło w gruzach. No później zaczynasz z tym żyć. No, dzień po dniu wstajesz coraz mocniejszy i wierzę, że tak będzie dalej, ale jest to naprawdę no, coś mocnego, coś, co ja wiele w życiu przeżyłem, ale to się absolutnie do niczego nie równa, bo
bo naprawdę jest to olbrzymia moc. Daje się poturbować temu, co się w moim życiu dzieje, już tak nawet świadomie, totalnie. Niech to wszystko robi ze mną to, co ma robić, bo ja wierzę, że to się dzieje po coś, dla czegoś. Nie dlatego, że mnie coś za coś tutaj los czy Bóg karze, wręcz przeciwnie. To mnie ma czegoś nauczyć i spojrzeć na wiele rzeczy z innej perspektywy i na pewno pod tym kątem będę bogatszy o wiele doświadczeń, których też będę się starał wykorzystywać, żebym ja był lepszym człowiekiem i też żeby pomagać innym. Czas na kolejne ogłoszenia. Firma Sanitech, Szymon Perkowski, pompy ciepła i klimatyzacje. 2000 zł. Sanitech, cecha na końcu. Sanitech, Szymon Perkowski, pompy ciepła. Jeśli ktoś poszukuje pompy ciepła, to zapraszamy dalej. Jeśli ktoś potrzebuje słodyczy reklamowych, na pewno wiele firm takich słodyczy reklamowych potrzebuje, na prezenty na przykład, albo dla pracowników, to polecamy firmę dulce.com.pl, 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 2222 zł. Jeśli ogląda nas ktoś z Jędrzejowa, to jest tu firma Intercom, Interspacja Com, Internet Jędrzejów, Intercom, Internet Jędrzejów, 2500 zł. Zapraszamy kolejne firmy, żeby uczestniczyły w tej licytacji i też zapraszamy naszych widzów do tego, aby zaczęli do nas telefonować. Będziemy odbierali wasze telefony. W tym czasie pojawiła się wpłata od hotelu Hansa w Gdańsku. 3000 zł. Świetny hotel w Gdańsku. Gdybyście mieli Hansa. Gdybyście szukali noclegu w Trójmieście, to polecamy hotel Hansa. Bardzo wysoki standard. 3000 zł wpłacił hotel Hansa. A of Design firma. 3000 zł. Zapewne zajmuje się designem. Tak zgaduję. A on Design, nazwa tej firmy. Geomar, usługi geodezyjne, 2,5 tysiąca złotych. Geomar, usługi geodezyjne. A także Eleme Lingua, pozdrowienia od Globota i uczniów naszych kursów językowych, sekretypoliglotów.pl. 2,5 tysiąca złotych, sekretypoliglotów.pl, więc jeśli chcecie się nauczyć mówić w obcych językach, to zapewne jest doskonały ku temu adres. My właśnie przebijamy 400 tysięcy złotych podczas dzisiejszego wieczoru, co oznacza, że zbieramy szybciej niż 10 tysięcy złotych na minutę. To jest naprawdę niesamowite tempo. Mamy już 403 tysiące złotych i odbieramy sobie pierwszy telefon. Halo, kto jest z nami? I chciałem tylko dodać, że Zitherm, instalacje dla twojego domu, chyba się ucieszył tą reklamą, bo wpłacił kolejne 5 tysięcy złotych, a więc w tym momencie jest to od tej firmy 7 tysięcy złotych, a my na koncie mamy już 406 tysięcy złotych. Dzwońcie do nas, bo być może jak się dodzwonicie, to będę miał dla was jakąś niespodziankę, którą na spontanie, na szybko wymyślę. Halo, kto jest z nami? Halo, halo? Halo, wycisz telefon czy laptopa, no, czy na czym oglądasz? Halo? No, halo, Michał. Cześć Michał, witamy cię. Witam. Dzień dobry. Słucham. Jesteś na antenie. No, ja chciałbym tylko pogratulować panu. Ekstra wyników, pół godziny 400 tysięcy. Szacunek, naprawdę. Dziękuję bardzo. Wpłaciłeś coś, cokolwiek? Jeszcze nie, bo dopiero odpaliłem live'a, ale płacę może coś. A ile masz zamiar wpłacić? Powiedz szczerze, nie wstydź się, może być mała kwota. No to raczej mała kwota, ja jestem biednym... Rozumiem, biednym, ale to ile to będzie? 5 zł? 5 zł płacisz? Nie, no więcej niż 5 zł. To ile? 10 zł, więcej niż 10 zł też. To zróbmy tak, jak wpłacisz 100 zł, to zapraszam cię do kanału Zero na wspólne oglądanie meczu Polaków podczas Euro 2024. Dobra. Dobra? Tak, dobra. Idziemy na taki układ. Wpłacasz 100 zł, wysyłasz do kanału Zero na adres, Jezu, na jaki adres? Na adres redakcja@kanalzero.pl, potwierdzenie tej wpłaty i potwierdzenie, że to ty do nas dzwoniłeś. Wymyśl coś, jak się masz uwiarygodnić i zapraszam cię do... Numer podać swój. Możesz też zostawić swój numer, tak, i potem porównamy z numerem w mailu. I zapraszamy cię podczas Euro tutaj do redakcji na oglądanie z paroma znanymi osobami meczu Polaków, okej? Okay?
Wow. Okej, okay, dobra. Dziękuję ci również z całego serca i to dziękuję. Nieważne, czy to są setki tysięcy, dziesiątki, czy pojedyncze złotówki, każdy gest jest dla mnie tak samo cenny. I z całego serca dziękuję. No i też gratuluję pięknego prezentu. Tak jest. Nie liczy się to, ile macie pieniędzy. Oczywiście lepiej wpłacić więcej niż mniej, no bo to szybciej przybliży nas do celu, ale liczy się to, byście wzięli udział w tej całej akcji i po prostu pomogli na tyle, na ile możecie. Być może kiedyś będziecie bogatsi i pomożecie bardziej. Być może wy kiedyś będziecie też potrzebowali, czego nikomu nie życzę. Oj nie, no. Ale no, nigdy, nigdy nie wiadomo. Czekamy na kolejne telefony. W tym momencie na naszym koncie jest 422 tysiące złotych. Myślę, że 500 000 pęknie w ciągu kilku najbliższych minut. Zobaczę też, czy jakieś nowe firmy się pojawiły, które powinienem przeczytać. Otóż. To było. Tak, PLP Flow, spółka z o.o., Dawid z Niemiec. Walcz, dzielna księżniczko i panie Stanowski, mega robota. 2777 zł. PLP Flow, spółka z o.o., Dawid z Niemiec. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Ponadto już żadna firma jeszcze się tutaj nie dorzuciła kolejną kwotą, chociaż muszę tylko sprostować, że firma Ziterm, instalacje dla twojego domu, dopłacił nie 5, a 7 tysięcy złotych, więc łącznie wpłacił 9 tysięcy złotych. Ziterm, instalacje dla twojego domu, bardzo dziękuję. Na liście liderem jest ciągle CyberJarek z Krakowa, więc Jarosław Królewski, właściciel Wisły Kraków. Od dzisiaj możesz kibicować Wiśle Kraków, zwłaszcza, że są w finale Pucharu Polskim, więc na Stadion Narodowy możesz się wybrać, jeśli będziesz akurat dostępny. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór. Cześć panowie, z tej strony historyczny Łukasz z Łukowa. Udało się kolejny raz dodzwonić. No i piękny wieczór, bo jakby nie patrzeć, 426 tysięcy. Nie kłam, 439. Jeśli tak ma być i pięknie, i o to chodzi. Też płaciłem swoje 2000 zł, ale przyznam, że kliknąłem wpłatę anonimową. Możesz sprawdzić, nie chcę tutaj się chamsko reklamować. Płaciłeś 2000 naprawdę? Dajesz słowo honoru? Przysięgam, mogę wysłać screena nawet do was na redakcję, ponieważ dlaczego to zrobiłem? Słowo wstępu. Po pierwsze, nie wiem, czy pamiętasz, pozwoliłeś udostępnić też zbiórkę Mateusza, jak rozmawialiśmy. 20 koła w parę dziesiąt minut. Naprawdę szacun, bo zobacz, Krzysztof, jaką świetną robotę robisz. I tutaj właśnie chciałem swoją jedną rzecz powiedzieć, bo wspomniałeś kiedyś, że chcesz kandydować na prezydenta i chcesz zrobić to dla jaj. I patrzę teraz na ciebie w telewizorze, patrzę na co siedzi, zobacz, jakiś masz potencjał. Po prostu ja wierzę, że setki tysięcy osób liczą na ciebie, bo naprawdę jesteś człowiekiem, który potrafi coś zrobić. I ta praca poprzednie to pokazuje, że robota jest naprawdę konkretna. Muszę cię przerwać. No, potencjał do zbierania pieniędzy być może rzeczywiście mam, ale chciałbym wierzyć, że w tym kraju są ludzie o znacznie większym potencjale intelektualnym, aby być prezydentem, więc... Powiem ci, Krzysztof, jeśli mogę coś powiedzieć. Tego. Na Ukrainie prezydentem został, jakby nie patrzeć, komik. Ja naprawdę wierzę w twój potencjał i wierzę, że naprawdę możesz dużo zrobić i myślę, że teraz na czacie dużo osób to potwierdzi, więc prosiłbym cię serdecznie, żebyś to poważnie przemyślał, jak można. Dobrze. Słuchaj, wiadomo, że ja wystartuję, ale wystartuję dla ja i tego się będę trzymał. 400... Dziękuję ci bardzo. Słuchaj, no jak płaciłeś 2000 zł, to też masz zaproszenie do nas na euro, na mecz, na wspólne oglądanie. Ja, świetnie. Tylko teraz musisz się jakoś uwiarygodnić, wiemy się jak, dobra? Oczywiście wyjdę na redakcję, czy wrzucę na Twittera screena, tutaj nie ma problemu. To jak mogę powiedzieć słówko reklamy na koniec? Jak możesz, pozwolisz? Możesz. Łukasz.pl, jeśli szukacie specjalisty od reklamy w internecie, ale nie popeliniarza, który tam będzie wam, tam wiecie, mydlił oczy, tylko gościa, który faktycznie ogarnia temat, serdecznie zapraszam. www.łukaszficin.pl. Wszystkiego dobrego życzę. Trzymam. Dziękuję ci z całego serca również. Brawa. Bardzo ci dziękuję. Pojawiły się nowe firmy na naszej liście. Firma Drexit 5 tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy. Drexit 5 tysięcy złotych. Ebros spółka z o.o. 5 tysięcy złotych z dopiskiem jako ojciec. Jestem z pana dumny. Ponadto nowych chyba już nie widzę w tym momencie wpłat od firm, ale na naszym koncie jest już 468 tysięcy złotych. Powiedz, to jest tak, że ty
codziennie sprawdzasz stan zbiórki? Masz taki nawyk? No tak, no bo to też wiem, że to mnie przybliża trochę. Teraz to bardziej sprawdzam, no bo tak czuję oddech na plecach tego, że te wydatki tak gonią. No to jest tak poprzeczka postawiona, że to dzień w dzień. Tam ponad te półtora tysiąca dolarów czy ileś, no znika i to nieważne, piątek, sobota, cały czas to się dzieje, także bardziej sprawdzam to nie, żeby jakoś się tutaj nakręcać, tylko bardziej, żeby uciekać tą zbiórką od tego, co tutaj nas goni. No ja nie mogę przerwać tego leczenia i oczywiście mówię to tak na pewniaka, ale boję się tego, żeby nie dochodziło do tego, bo no zanim ona się zaczęła, to też w ogóle powodem, dla której zacząłem tą zbiórkę, było to, że we wrześniu w ubiegłym roku, co roku mam taki bolid dwuosobowy Formuły 1 i też przewożę tutaj, przekazuję vouchery charytatywne i dla ludzi, którzy zasilają aukcje, no po prostu daję taki przejazd, taką event robiliśmy też dla Tymka, chłopca z Płocka, który walczył z nowotworem. No niestety przegrał tą walkę i nie udało się. Tymek zmarł, kochany, świętej pamięci, i jego rodzice zadzwonili do mnie. Zostało im na właśnie fundacji, się pomaga niecałe 300 tysięcy złotych i sami się postanowili tą kwotę przepisać na Malwinkę, no ale warunkiem też było to, żeby tą zbiórkę tam założyć. Ja się wzbraniałem przed tym, jak mogłem, właśnie z tych przyczyn, o których mówiłem. No bałem się tego, może nie bałem, ale no... Jeszcze mówiłem, że jestem w stanie sam, że tak powiem, ciągnąć, ale tak dobrze, że tak się stało. Co było najtrudniej sprzedać? No ja myślę, że najbardziej to, co sprzedajesz, to oczywiście materialne rzeczy nie są tak trudne, bo to jest coś, co możesz mieć i później nabyć tą prywatność, tą takie uczucie tej swojej rodzinnej więzi i tego, że... No tak obnażasz się z tym, tego sprzedajesz taką swoją całkowitą prywatność, hermetyczność, całe swoje dotychczasowe życie. No to się całkowicie zmienia wszystko do góry nogami. Przy tym, jak to życie tak mnie tutaj turbuje, no to całkowicie zmienia spojrzenie na wiele rzeczy. I ja jeszcze chciałem też tutaj, będąc w ogóle w szoku tego, co się dzieje, naprawdę... Jeszcze raz z całego serca dziękując. Tutaj poproszę też Krzysztofa poprzez redakcję. Zrobimy tak, że 15 zrobimy taki dzień co-drive'owy i ciebie też zaproszę na ten event. I 20 zróbmy, bo to już jest dla mnie cały dzień jeżdżenia. 20 top tych wpłat. Ode mnie przejazd Formułą 1 motorową. Tylko poczekaj, no ciężko nam będzie chyba tak, bo tu jest dużo wpłat anonimowych, wiesz. Musimy wymyślić jakiś system. Ale dobra, no ta zbiórka nie musimy dzisiaj tego rozdysponować. Mhm. Chyba, że do osób, które będą dzwonić, będziemy je od razu wyhaczać. No to już zostawiam to dla ciebie. Zróbmy, bo to bo może zróbmy tak, że pomysł. Może właśnie zróbmy tak, że nie trzeba mieć mega dużo pieniędzy, żeby coś takiego wygrać, tylko trzeba wziąć udział. Oczywiście. Można wpłacić 2 złote i też wygrać taki przejazd. To zdaje się. A to w tym momencie może sobie pokażmy tak w części ekranu, o czym my tak naprawdę mówimy i czym jest Formuła 1 H2O, bo... Ile wy na godzinę jedziecie? No do 250, ale najfajniejsze są zakręty i przyspieszenia, bo to jest... I hamowania podobno, tak? No tam bardziej tego hamulca nie masz, ale to jak woda generuje przyczepność, tam jadąc ponad 200 na godzinę jestem w stanie zawrócić w miejscu i to jest coś, co jest nie do zrobienia na niczym na kołach. Także to będzie można poczuć i tutaj spontanicznie też tutaj robimy tak, że ciebie mianuję kierownikiem. Ja nie chcę, ja mogę to jest zdjęcia robić. Ty też musisz wsiąść na pokład, to jest to w pełni bezpieczne. Daj mi spokój, tam robimy to na Zalewie Zegrzyńskim, tu pod Warszawą. Jest trasa zabezpieczona ratownikami i tak dalej. Jest to w pełni bezpieczna atrakcja i obok mnie jest fotel w takim bolidzie i jedziemy. Także no dobra, no to mamy 20 telefonów do odebrania i 20 takich do rozdania przejażdżek. Ja w tym momencie chciałem dodać, że teraz, uwaga, uwaga, wszyscy na czacie piszą słowo ZITERM, instalacje dla twojego domu. ZITERM wpłacił kolejne 10 tysięcy złotych, a więc bardzo proszę o hałas dla tej firmy.
Czy ja będę... I o instalację dla waszego domu, żeby się tam tylko zamawiali od teraz. Ja być może jak będę coś... Znaczy nie być może, jak będę instalował, to dzwonię do Zitermu. Więc Ziterm łącznie wpłacił już 19 tysięcy złotych moim zdaniem, o ile nie pomyliłem się w liczeniu. Sprawdzam, czy jeszcze się pojawiło coś. Oczywiście, że tak. Firma bestkomin.pl. Twoje systemy kominowe 2777 zł. bestkomin.pl. Sel Markiewicz, remont przemysłowych maszyn elektrycznych, 2,5 tysiąca złotych. Sel Markiewicz, sel dużymi, Sel Markiewicz. Także firma 2,5 tysiąca złotych wypłaciła BHP Komfort, hurtownia odzieży roboczej. Adres www.bhkomfort.pl. bhpkomfort.pl, ale komfort pisane przez C. www.bhpkomfort.pl. Firma z Krakowa, 2,5 tysiąca złotych wpłaciła. No i oczywiście mamy masę przede wszystkim wpłat od ludzi prywatnych, ale jeśli mamy nagradzać firmy, które chcą się zareklamować, to musimy także wspomnieć o firmie X-Mont, klimatyzację Katowice, 2100 zł. X-Mont, klimatyzację Katowice. Jeśli ktoś z Katowic szuka klimatyzacji, to jest właściwy adres. Ponadto Suga, Centrum Techniki Diamentowej. Oglądamy, wspieramy i trzymamy kciuki. 2000 zł od firmy Suga, Centrum Techniki Diamentowej. Dziękujemy bardzo. Te wszystkie firmy można sobie znaleźć w zakładce największych wpłat pod adresem siepomaga.pl/0. Mamy tu także wpłatę od firmy San Install Czajkowski Paweł. Powodzenia w walce, 2000 zł. San Install Czajkowski Paweł. Dziękujemy bardzo. I kto się do nas dodzwonił? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, jak się dodzwoniłeś, to będziesz musiał płynąć z 250 na godzinę? Masz szansę się szybko rozłączyć, jeśli nie lubisz takich atrakcji. Nie, to dobrze. No to witamy. No, mów, co cię do nas sprowadza? Nic, ja z wami po prostu chciałem życzyć powodzenia w walce i tyle. Trzymam kciuki. Dziękuję. Płaciłeś? Tak, wpłaciłem. Ile? No nie jakoś dużo, 30 zł tylko. No i brawo, za te 30 zł wygrywasz fantastyczny przejazd Formułą 1 H2O i to nie z byle kim, bo Bartek Marszałek jest aktualnie w klasyfikacji generalnej czwartym zawodnikiem na świecie, co oznacza, że umie wciskać pedał gazu tam. Tam jest pedał? Tak jest. Jest, no, dobra. Jest. Więc no już na twoim miejscu kupowałbym Pampersa. Nie, to tylko żebyś nie przeraził kolejnych chętnych, bo to naprawdę i kobiety, dobra, i dzieci, dobra, i tak dalej. Ja też wyczuwam, na kim można jakie wrażenie zrobić, ale to nie chodzi o to, żeby przerazić, tylko fajny sposób pokazuje ja tym bolidem. Ja wiem, przecież ja sobie tutaj kpię celowo, ludzie wiedzą, o co chodzi. Ale też jak trzeba, to można tam docisnąć, no i rzeczywiście no, tam niektórzy to miny mają dobre, no jak się patrzy w bok, to... Ale na pewno jest to coś, co jest nie do odtworzenia, bo nie wiem, samochodem można no, w tej chwili kupić takie czy wypożyczyć, które osiągają olbrzymie prędkości i tak dalej. Na wodzie takiego pojazdu się po prostu nie kupi, a nawet jakby się kupiło, to trzeba też właśnie kogoś, kto umie to obsługiwać, żeby wycisnąć z tego i frunąć nad wodą to, co widzicie, bo magia tego sportu polega na tym, że na prostej odrywasz się od wody i lecisz nad nią i to jest piękne, a w zakrętach te łodzie przylepiają się do wody i generują naprawdę bardzo. Jakie to jest przeciążenie? Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zostaw namiary na siebie koniecznie osobom z reżyserki. No, dziękujemy. Tak, na prostej te zdjęcia są sprzed tygodnia z Wietnamu. Tutaj właśnie wjeżdżam na długą, prostą start meta. No, na końcu tej prostej przy maksymalnej prędkości do 10 g to przeciążenie. A jak to się ma do Formuły 1? No tutaj jest inaczej, w Formule 1 przy hamowaniu są te przeciążenia, są mniejsze w samochodach, tu są większe. No to wynika z tego, że tu nie masz hamulców i no tak jak asfalt jest twardy, a w wodę możesz się po prostu wtopić. I tutaj generujesz tą przyczepność, to oczywiście robisz różnymi guzikami i tak dalej, komendami z tego kokpitu, bo ten środek tej łodzi wygląda podobnie jak środek samochodu. Jest tam masa jakichś przełączników, gałek i różnych przyrządów, które obsługuje, ale generalnie właśnie wykorzystując właściwości wody możesz wygenerować tą przyczepność, która nawet gdyby samochód miał tych koni, nie wiem, 2 miliony, to wpadłby w poślizg, a tutaj ta woda przytrzymuje i powoduje to, że jadąc... A co oznacza 10G dla ludzkiego organizmu? No wszystko waży razy 10, także twoja głowa w kasku i tak dalej, ćwiczymy dużo szyję i cały organizm. No generalnie po takim dobrym wyścigu to
to się czuję tak przez kilka dni, jakby mnie, wiesz, porządnie poturbowało. Mhm. No, jest to duży wysiłek i przede wszystkim no, same te emocje i presja i tak dalej robi swoje, chociaż po tym, co teraz przeżywam z Malwinką, to akurat w sporcie jest plus taki tej historii, że naprawdę to ta presja, którą przedtem jakoś czułem, to teraz ten życiowy wyścig jest dla mnie takim pressingiem, że te emocje na wodzie jeszcze bardziej potrafię opanować i dawać siebie wszystko. Natomiast dla ciała, no masz takich, okrążenie ma 8 zakrętów, okrążenie jest 50, no to jest tak około średnio 400-450 zakrętów w takim wyścigu, gdzie każdy ci daje to przeciążenie, także później musisz tak odżyć, odreagować to wszystko. Przez chwilę było słychać, jak te silniki V6 wyją, także silnik jest sześciocylindrowy, ma 2,5 litra pojemności bez żadnego systemu turbo, a generuje 500 koni, także po godzinie takiej pracy wszystko, co się kręci w tym silniku, jest już do wymiany, a w normalnej motorówce działałoby 20 lat. To jest taka różnica, no ale coś kosztem czegoś tutaj. Nie mogę się doczekać, jak wsiądziesz do mnie, bo naprawdę... Ale ja nie wsiądę, daj mi spokój. No to jest... Powiedziałem ci od razu, ja nie, ja mogę z brzegu kibicować, mogę flagą taką machać białą. Powolutku zrobimy, dasz się namówić. Jak zobaczysz parę osób, jak wysiądzie... Ja będę tym rowerkiem wodnym obok płynął i wam kibicował. Były też takie przypadki właśnie, że ludzie totalnie nastawieni na nie, postali na pomości. Kolejne osoby, które wysiadały, mówiły o przeżyciach i ja wierzę w to, że spotkamy się tutaj również i w kokpicie, bo to no dobrze będzie. Słuchaj, bo mamy trochę telefonów do odebrania, ale najpierw mamy nowego lidera na liście wpłat. Jest to podróżniczy Hubcio z Dubaju, a więc tak do końca nie wiadomo kto. Zapewne Hubert i zapewne mieszka w Dubaju albo aktualnie się tam znajduje. 20 tysięcy złotych wpłacił podróżniczy Hubcio z Dubaju. Ponadto przeglądam, co nowego na tej liście i mamy tak. A w ogóle ktoś rzucił bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, Zitherm, instalacje dla twojego domu, znajdujemy w Google i dajemy im 5 gwiazdek. To jest taka akcja na dzisiaj, bo tam jest mało opinii, tam ponad 200 trochę, a my robimy z tego z 1000 opinii, dobra? Dajemy 5 gwiazdek dla Zithermu. Ponadto agencja marketingowa Efektownia wpłaciła 5 tysięcy złotych. Agencja marketingowa Efektownia przez C. Efektownia. To czytałem, tu czytałem, tego nie czytałem. Nautinek, szkółka pływacka, zamieniamy dzieci w rybki, 3100 zł, więc jeśli wasze dzieci jeszcze nie potrafią pływać jak rybki, to zapraszamy do szkółki Nautinek. Dziękuję. Dalej jedziemy, to było Hotel Hansa, A of Design, Bedeco Europe, Bestcomin.pl, PLP Flow, spółka ZO, Pancernik TV, tego jeszcze nie było, kanał sklepu pancernik.eu, 2500 zł. Pancernik TV, kanał sklepu pancernik.eu. Dziękuję bardzo, Pancernik. Taką samą kwotę wpłaciła firma DK Bit. Pozdrawiam moją żonę Asię, która właśnie was słucha z kuchni, robiąc sałatkę. Coś krzyczała, że mam coś wpłacić. No i dobrze usłyszałeś, bardzo bo dziękuję, dobrze krzyczała. Panie. Brawo dla niej. Czasami trzeba krzyczeć na siebie w domu. Ponadto Centrum Kamienia Puławy, kruszywa ogrodowe oraz... kostka brukowa, 2,5 tysiąca złotych. Centrum Kamienia Puławy, kruszywa ogrodowa oraz kostka brukowa. Co jeszcze mamy? Intercom był. Flexmeble.com, konfigurator mebli na wymiar, 2222 zł. Flexmeble.com, konfigurator mebli na wymiar, także 2222 zł. Inet Multimedia Rybnik Dzierżoniów. Najlepszy internet światłowodowy, przepraszam, mi się język plączy od tych emocji. Inet Multimedia Rybnik Dzierżoniów. Najlepszy internet światłowodowy. Dużo zdrowia i dużo siły życzy cały zespół Inet Multimedia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Podkluczyk.pl, wyszukiwarka okazji na rynku nieruchomości. To jest bardzo gorący temat, zwłaszcza, że wchodzi kredyt 0%. Podkluczyk.pl, wyszukiwarka okazji na rynku nieruchomości. 2000 i złotówka. Poleć proszę. Tato.net, portal dla ojców. Tato.net. Wszyscy ojcowie zaglądają dzisiaj na tato.net. A także, gdzie zaglądamy, do sklepu ogrodniczego koszykogrodnika.pl. Koszykogrodnika.pl, 2000 zł. Ale nie tylko tam zaglądamy, bo być może nie umiecie dobrze liczyć
i wtedy potrzebujecie korepetycji z matematyki. Mogą być to korepetycje online poprzez stronę alematma.pl. Alematma.pl to strona dla was lub dla waszych dzieci, jeśli macie problem z matematyką i musicie się trochę podciągnąć. Także firma Paso XL wpłaciła 2000 zł. Wspieramy takie inicjatywy. Jesteśmy polskim producentem kortów do padla. Paso XL. Producent kortów do padla. Zdrowie, pasje ku harmonii ciała i ducha. Kanał na YouTubie. Życzymy wszystkiego dobrego. Również 2000 zł. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I to na ten moment, jeśli chodzi o ten raport, już wystarczy. Kto się do nas dodzwonił? Halo? Halo, halo. Dzień halo, dobry. Witam. Witam. Marcin z tej strony. Ja się cieszę, że się dodzwoniłem, uparcie próbowałem i udało się. Chciałem przede wszystkim pogratulować panu marszałkowi takiego no, męskiego podejścia i ja myślę, że to nie jest proste to, co pan mówił odnośnie takiej rezygnacji z prywatności, z wyjściem z problemem jakby do ludzi, do świata. To tego gratuluję jakby i to jest no, coś, co zasługuje na jakiś szacunek. Sam też jestem rodzicem, też mam dzieci i czasami, tak jak pan mówił, różne są sytuacje, różne zdarzenia w domu i nie cieszymy się tymi małymi sprawami, które się dzieją dookoła. No a czasami coś nas trafia, powiedzmy, i wtedy dopiero widzimy, czego nie dostrzegaliśmy, czego nie docenialiśmy. Tak też czasami w życiu bywa. No, dlatego z mojej strony przede wszystkim gratulacje dla pana. Dziękuję. I to jest taka prawdziwa męska postawa, powiedziałbym, nie? Dla mnie osobiście. Mam takie zdanie w tym temacie i no jest pan dla mnie jakimś takim wzorem na chwilę obecną, z którego, no ja tu nie chcę słodzić ani kadzić, to nie o to się rozchodzi, ale mówię też to, co czuję i co widzę, nie? Taką widzę jakby autentyczność w tym wszystkim, co pan robi. No i no pewne rzeczy nie da się ukryć, pewne rzeczy po prostu widać, nie? Dlatego tak jak mówię, gratuluję, życzę powodzenia przede wszystkim, żeby syrpom się udało. Może tak sobie pomyślałem, że może się uda tą terapię wcześniej zrobić, skoro ten syrop się udało wcześniej podać, to może nie wiem, czy tą terapię przed tym czwartym rokiem życia uda się... No pracujemy, może, tak, nie że, wiem. Tak jak mówię. Teraz za miesiąc będę z Malwinką w Houston, w szpitalu, gdzie będziemy rozmawiać z człowiekiem, który tam jest zaangażowany w to mocno i no zrobię wszystko, żeby tak było, bo jest na pewno taka szansa, tam za oceanem to pędzi ta medycyna jak naprawdę jak zła. A też dziękuję ci za te słowa, bo no tutaj to są już za duże emocje, żeby coś ukrywać, ta wskazówka o chwytaniu tych małych rzeczy właśnie nie dotyczy tylko tych, którzy przeżyją jakąś, czy przeżywają jakąś tutaj, może nie tragedię, ale sytuację ciężką, taka jak moja, ale właśnie dlatego też dla wszystkich ta rada dobrze, że trafia, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Ta sałatka, co szanowna pani Asia bodajże robi w kuchni, czy właśnie taki spacer z twoimi dziećmi, czy to jak kładziesz się spać, czy to jak nie śpisz przez nie, jesteś nieraz zły i tak dalej, co nieraz irytuje rodziców. Dla mnie to są największe marzenia, ale wierzę też, że kiedyś taką sałatkę sobie chapnę i to, co mi się teraz marzy, to, żeby wstać rano i po prostu nie zakładać tego niewidzialnego plecaka, żeby czuć, że nic nie czuję, można tak to powiedzieć, bo... To jest tak, jak mój znajomy, jak rozmawialiśmy kiedyś, mówił, że dzieci krzyczą, czy tam gdzieś tam ze sobą, no to mówi, cieszyć się, że mają dobry słuch na przykład, nie? No, tak trochę... parafrazując, prawda? Tak jest. Jeszcze tylko taka jedna rzecz techniczna, bo tam zauważyłem na stronie, nie wiem, czy o tym mówiliście, czy nie, bo ja akurat jestem przed rozliczaniem PIT-u i widzę, że te 1,5% można przekazać też rozliczając PIT. Tak, tam, tak. Dlatego już powiedzmy znalazłem cel, myślę i tak zrobię. No i tyle, no tyle ile mogę, tyle pomogę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chcesz się przepłynąć? Życzę ci miłe? No właśnie chciałbym cię przepłynąć, powiem szczerze. No to zapraszam. Ja myślę, że to może być fajny zastrzyk adrenaliny, fajne przeżycie. Ale dla pewności wpłaciłeś coś, tak? Tak, wpłaciłem. Dobrze, jak bilet opłacony, to w takim razie zostaw w rejestrze swoje namiary i będziemy się odzywać w sprawie terminu tej przejażdżki. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dzięki. A ja w tym momencie wykręcę telefon do firmy Zitherm, bo widzę, że jest telefon podany komórkowy. To być może się dodzwonimy do właściciela. Mam nadzieję, że mój ten numer, z którego dzwonię, nie wypłynie tak jak poprzedni, bo musiałem zmienić numer, jak dobrze wiesz. Dobra, dzwonimy.
Wybrany numer jest zajęty. No, będzie mi pan zrzucał teraz, albo pani, no bez przesady. Dobra, może dzwonią. Tak jest, zobaczymy. Jak początek był 4-5, to jestem ja. To proszę o odzwonienie, jeśli pan nas albo pani oglądacie. Natomiast mamy ważne tutaj komunikaty. Po pierwsze, przebiliśmy 750 tysięcy złotych w godzinę. To chyba jest najszybsza zbiórka w historii polskiego internetu. Nie wydaje mi się, by kiedykolwiek ktoś coś takiego osiągnął. Ponadto mamy do przeczytania dwóch nowych liderów tego dnia. Paxit.pl. 30 tysięcy złotych. Paxit przez X, paxit.pl, 30 tysięcy złotych. Dodatkowo firma securitum.com, securitum.com, 30 tysięcy złotych również. Zaglądam na tą stronę. Zaraz. To po angielsku jest wszystko. To jakaś spora firma w takim razie, jak po angielsku chyba. Ale zaraz, dobra. No istnieje, dobra. Securitum.com, 30 tysięcy złotych. Ponadto Best Yacht Augustów. Ja dzisiaj czytam jak jakiś... Emocje. Tak. Bald Yacht. Augustów. Bartku, jesteśmy z wami. Pozdrawiamy Irena i Marek Kozłowscy. My również pozdrawiamy panią Irenę i pana Marka. 10 tysięcy złotych od firmy Bald Yacht Augustów. Yacht przez Y. To już też nie jest pierwsza wpłata od tej firmy. Także dziękuję z całego serca. Jak ktoś nosi się z zamiarem kupienia łodzi, to tam kawał mojego życia sportowego też w Augustowie spędziłem i dzięki tym ludziom też to jest bardzo istotna rodzina, dzięki której piąłem się w górę i dotarłem do Formuły 1. Dziękuję wam, kochani. No, ktoś odzwania? Zastanawiam się, czy to może być... Zobaczymy. Halo? Dobra, jeszcze raz. Zapraszamy. Wybrany numer... Nie wiem. Inny numer, ale być może ktoś z innego numeru dzwonił z tego z Itermu. Zielona Góra, Market Nasz Dom, Mrówka Zielona Góra, 5 tysięcy złotych. Cały zespół firmy trzyma kciuki. Bardzo dziękujemy. Jeśli ktoś w Zielonej Górze coś potrzebuje do domu, to Market Nasz Dom, Mrówka Zielona Góra zaprasza. Czy tu jeszcze mamy coś nowego? To było antyweb.pl. Pozdrawiamy antyweb.pl. Zaprzyjaźniona strona, 3,5 tysiąca złotych. Każdy, kto wpłaci ponad 10 tysięcy złotych na tę zbiórkę, ma na antyweb.pl około 2 miliony czytelników darmowy artykuł na temat jego firmy. Wow! Artykuł sponsorowany na firmie antyweb.pl od teraz kosztuje 10 tysięcy złotych lub więcej wpłacone na tą zbiórkę. Dotarcie do 2 milionów czytelników. Bardzo dziękujemy. Super. Dodatkowo Martiflex Group, polska spółka z o.o. Byłoby super, jakbym mógł z wami przybić piątkę. Malwinko, masz najlepszego ojca na świecie. Możesz z nami przybić piątkę. Dopisujemy Martiflex Group, polska z o.o. spółka z o.o. do tych, którzy będą musieli się przepłynąć łodzią. 3333 zł, więc prośba do reżyserki, zapiszcie proszę tę nazwę. Skontaktujemy się w sprawie wspólnego przepłynięcia. Znaczy ja nie płynę, tylko tutaj z Bartkiem. Weźmiemy cię wszyscy pod presję i... Gdzie ja jestem odporny na presję, ja mam być prezydentem. Człowieku, ja nie mogę ulegać presji. Ale ja cię przecież nie ukatrupię tam. To będzie, zobacz, ja cię jeszcze nadzieję, to naprawdę ludzie, którzy wysiadali, to ja cytuję. Ja wiem. Stowarzyszenie Kibic z sercem, Sokół Sieniawa. Stowarzyszenie również organizuje coroczny turniej charytatywny. Polecamy się na Facebooku, 2100 zł. Firma superspas.pl, jacuzzi ogrodowe. Najlepsze wanny spa ogrodowe na stronie superspas.pl. Dodatkowo lot Trzmiela Films, kreatywne filmy ślubne. Dzwoni mi telefon. Halo? 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 Dzień dobry, łapuk Wojciech. Jeszcze raz? Łapuk Wojciech, firma Ziterm. A witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzwoni do nas firma Ziterm. Mam nadzieję, że słychać, będę blisko mikrofonu podstawiał mikrofon. Chcieliśmy bardzo panu podziękować za takie wpłaty wysokie. Halo? Tak. Bardzo proszę. Bardzo panu dziękujemy za takie wpłaty. Niech pan zareklamuje trochę swoją firmę teraz szybko na naszej antenie, to może uda się jeszcze wycisnąć coś z tego marketingowego przekazu. Jesteśmy
firmą, firma Ziterm, wykonujemy kompleksowe instalacje w nowo budowanych domach jednorodzinnych. Jeśli ktoś potrzebuje nowoczesnych instalacji w nowym domu, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to zapraszamy. W jakiej lokalizacji przede wszystkim działacie? Śląsk, Małopolska, Opolskie, ale nie boimy się też realizacji na drugim końcu Polski. Dobrze, to jak ja będę potrzebował, to się do was odzywam, dobrze? Dobrze, oczywiście. I czy chce pan przepłynąć się z panem Bartkiem? No jasne, oczywiście. Fajnie. No to super, to będziemy się odzywać, dobra? Zapisuję sobie ten numer telefonu. Dobrze, jasne. Bardzo panu też dziękuję w imieniu moim i mojej małżonki i naszych dzieciaczków. Ma pan ogromne serce i naprawdę przesyłam dużo miłości i czapka z głowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ja sobie zapiszę tylko ten numer telefonu, żeby on mi nie uciekł. Wyobrażam sobie, jak moja żona nas ogląda, jak płacze teraz skarbie. No, nie spodziewaliśmy się w ogóle, wiesz, w tym wszystkim. Dzisiaj byliśmy na jakiejś terapii z dziećmi i tak dalej. Tam taki dzień jak co dzień był, od rana do wieczora ganiamy. I też przecież spodnie utytłane, bo Malwinka troszkę jeszcze tam zupką opluła, ciachpach do ciebie ogniem i w ogóle co za zakończenie dnia. No ja dzisiaj to... Myślę, że nie zasnę swoją drogą, bo księgowość muszę zrobić, bo ja nocami teraz dużo pracuję, nadrabiam, ale no wow, nie ma słów na niektóre rzeczy i to jest coś... 810, jest, jak to szybko idzie i nie zdążyłem doczytać do końca, 811 tysięcy złotych na naszym koncie przez godzinę i 5 minut mniej więcej. Zacząłem czytać, że Lot Trzmiela Films to kreatywne filmy ślubne. Jeśli bierzecie ślub, to zapraszamy na stronę lottrzmielafilms.pl. 2000 zł od tej firmy. abcsystem.eu, innowacyjne konstrukcje do montażu fotowoltaiki. A więc jeśli w ogóle budujecie dom, to tu macie w tych wpłatach wszystko. Markety budowlane, klimatyzację, ogrzewanie i także fotowoltaikę. abcsystem.eu, innowacyjne konstrukcje do montażu fotowoltaiki. Zespół abcsystem.eu życzy dużo siły, zdrowia i powodzenia. Dziękuję. Mamy także tutaj GluTrade, spółka z o.o. www.glutrade.com. czyli glutrade.pl, dystrybutor klejów przemysłowych, 2000 zł. Bardzo dziękujemy. A jeśli chcecie sobie gdzieś odpocząć, to Dolina Domki Zakopane, www.dolinatatry.pl, wpłaciła też 2000 zł. Bardzo, bardzo dziękujemy. A dalej już chyba wszystko przeczytałem. Zaraz zrobię kolejną turę. 819 tysięcy złotych na naszym koncie. Kto jest z nami? Halo, kto się dodzwonił? Halo? Halo? Cześć. Cześć, witamy. Cześć, witam. Roman ze Złotoryja. Witam. Świetna inicjatywa. Pierwszy raz cała moja rodzina ogląda Kanał Zero. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy całą rodzinę. Dzięki. Czy... Jestem jak najbardziej zainteresowany... Płynięciem. Przejażdżką. A z kimś przyjedziesz? Bo to masz trochę daleko. Czy sam przyjedziesz? Żona przyjedzie. To też będzie musiała płynąć. Będzie musiała, ona chce płynąć. A zrobicie dwie wpłaty? Już zrobiliśmy wpłatę. To jesteśmy umówieni. Dostarczacie dowód i zostawiacie namiary na siebie poprzez reżyserkę. Dostarczamy. I się widzimy nad zegrzem. Super. Super. Dziękuję, pięknie, to co? Do zobaczenia nad wodą w takim razie. Pozdrawiam całą rodzinę. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Dzięki, pozdrawiamy. To od razu prosimy następny numer telefonu, bo trochę tych pakietów jest do rozdania. A na naszym koncie 825 tysięcy złotych. Dziękujemy za wszystkie wpłaty. Wpłaciło do tej pory 11 276 osób, co oznacza, że nie wszyscy, którzy nas oglądają, nawet nie połowa osób, które nas aktualnie w tym momencie oglądają. A więc zachęcamy wszystkich do dołączenia, bo zaraz ten milion pęknie. Oczywiście na milionie się nie zatrzymamy, ale fajnie by było uczestniczyć w zbiórce tego pierwszego miliona i móc to sobie potem powiedzieć, że ja zebrałem pierwszy milion, a nie drugi, trzeci czy czwarty. Kto jest z nami? Halo? Cześć, Karolina z tej strony. Cześć, witam. Chciałam wam pogratulować, co zrobicie i ogólnie jestem mega dumna, że mamy takich rodaków, którzy potrafią jeszcze pomagać i to bezinteresownie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, pięknie. Masz odwagę się przepłynąć?
Mam. Dobrze. Wpłata zrobiona? Zrobiona. Ile wpłaciłaś? 5 dyszek. Idealnie. 5 dyszek to jest znakomita cena za bilet wstępu do takiej maszyny. Tak jest. Zapraszam. Więc zostawiaj namiary na siebie za chwilę w reżyserce i się widzimy nad Zegrzem, okej? Okay? Dzięki. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pan Wojciech Tomalka wpłacił 9,5 tysięcy złotych, a więc razem 14 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo pozdrawiamy. Śniadaniowcy 5 tysięcy złotych i z tych nowych wpłat, których nie wyczytałem, to na razie widzę tyle. 853 tysiące złotych na naszym koncie. Kto jest z nami? Halo? Halo, halo? Halo? No, słyszymy się? Halo, cześć. Cześć, witamy. Cześć. Ej, nie wierzę, słuchajcie, serdeczne pozdrowienia z Łodzi, Marcin. Cześć. Cześć, Marcin. Słuchajcie, no, ogromny szacunek stanął po pierwsze dla ciebie za całą inicjatywę. Lubię dla Malwinki i dla taty, serdeczne pozdrowienia. Dziękuję. Super, nie? Super, serce rośnie. Dziękujemy bardzo. Wpłata była? Tak, wpłata była. Ja co prawda podejrzewam, że odwagi nie będę miał, żeby się łódką przejechać. Bardziej jestem samochodowo-rowerowy, ale żona jak najbardziej pewnie z miłą chęcią się przejedzie, lubi adrenalinę. Czy ty nie chcesz jej pozbyć czasem? Nie, kocham bardzo żonę, więc... Tak, a daj słowo honoru. Słowo honoru. Dobra, dobra, wierzę ci. Przysyłaj w takim razie żonę, zostaw na miarę, dobra? Dobra? Jasne. Spoko. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że firma happysnacki.pl, ale to się pisze happy, tak happysnacki.pl, producent, polski producent naturalnych przysmaków dla psów i kotów, Happy Snacki. Wsparł nas kwotą 4000 zł. Bardzo, bardzo dziękujemy. Zajrzę jeszcze, co tu się dalej pojawiło, bo tych wpłat powyżej 2000 zł się zrobiło bardzo, bardzo dużo i trudno już wychwycić te, których wcześniej nie przeczytałem. Tej chyba nie przeczytałem. Pro Automatic spółka z o.o. Bardzo dziękujemy. Pro Automatic spółka z o.o. Automatyka przemysłowa. Wszystko dla przemysłu. Oficjalny partner marki Festo oraz autoryzowany dystrybutor marki SMC. 2777 zł. Bardzo dziękujemy. Pro Automatic spółka z o.o. Także protranskrypcje.pl, zapraszamy pod ten adres, jak rozumiem to są tłumaczenia jakieś, protranskrypcje.pl, pozdrawiamy i życzymy dużo sił, 2500 zł. QuickPack, producent marki Vigo z Jędrzejowa, vi-go.eu, 2500 zł, walczymy razem z Malwinką, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Plexido.pl, lampki 3D, idealny prezent dla dzieci i dorosłych, z grawerem. Lampki 3D z grawerem, plexido.pl, 2500 zł. Pozdrawiają nas i życzą nam pogody, ducha. Dziękujemy bardzo. Eka Construction, Eka Construction, 2500 zł. Także 2500 wpłaciła firma fhulimac.pl, Limac for Industry, autoryzowany dystrybutor Milwaukee Tools. Dziękujemy bardzo. www.fhulimac.pl, 2500 zł. Motocykle Suzuki Łódź, 2500 zł. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Suzuki Łódź motocykle. Było. Budowia.com, Jarosław Kluska. Projektowanie dróg, zjazdów wewnętrznych... projektowanie dróg, zjazdów i wewnętrznych układów drogowych. Pomagam architektom i deweloperom. Budowia przez V. Budowia.com. Projektowanie dróg, zjazdów i wewnętrznych układów drogowych. 2222 zł. Bardzo, bardzo dziękujemy. Firma na rynku.pl. Adres dla firmy na rynku głównym w Krakowie. Firma na rynku.pl. 2100 zł. I co dalej? RJ Okna i Drzwi. .pl, ekskluzywne drzwi aluminiowe, rjoknaidrzwi.pl, 2000 zł, bardzo dziękujemy. Dziękuję, a to jestem naprawdę... Koszyk ogrodnika był, ale matma było, paso XL było, to też było.
podnoszę poprzeczkę, jak ktoś chce być wyczytany, musi od tej pory płacić 3000 zł, bo już jest za dużo tych wpłat, po prostu przegapię. 916 tysięcy złotych na naszym koncie. Co się dzieje u twojej żony w tym momencie? No ja, u mnie nawet, ja, ona jest, ja jestem taki odporniejszy jakiś, tak mi się wydaje emocjonalnie, tutaj nie będąc szowinistą, ale też jestem w ogóle tak przeorany teraz pozytywnie tym, co się dzieje. Będę, no wsiądę do samochodu, na pewno będę płakał ze szczęścia, z tego dobra. Oczywiście no te pieniądze jako materialna wartość jest dla Malwinki na leczenie, ale też naprawdę dajecie nam taką potężną wiarę, siłę i motywację do tego, że właśnie dzień w dzień dbać o nią i do dnia tej wymarzonej terapii naprawdę trzymać się w absolutnie jak najlepszym stanie. To jest, oprócz tej materialnej wartości, jeszcze dostaję drugi bonus, taki duchowy, od tego, co się dzieje. Jestem w szoku. Kwotę tam 750 tysięcy zbieraliśmy przez 7 tygodni, 8 będąc w telewizjach i tak dalej, stawałem na uszach i dalej staję, robiąc co mogę, a moc tego, co się dzisiaj dzieje, to wow, no. Nie wiedziałem, że zdawałem sobie sprawę, jaka jest moc, ale czat prosi, żebyś zadzwonił do żony. Tak? Myślisz, że to dobry pomysł? No pewnie. Ja też chciałem powiedzieć, że na czacie widziałem jakieś takie wyzwania dla mnie, zrób pajacyka albo zaśpiewaj. No więc jak uzbieracie ten milion, to zagram w Twistera z Czarkiem, Sikorą i naszym kochanym Kasprem Brucińskim oraz Robertem Mazurkiem. Radzę wam po cichu, że już zagrałem. Natomiast premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, w sobotę, w programie Zero Presji. Graliśmy w Twistera, naprawdę, wiecie, prawa ręka na czerwonym, lewa noga na zielonym i tak dalej, i tak dalej. Będzie co oglądać, więc sprawdzajcie program naszych stand-uperów. No kochanie, dzwonimy, bo ja tutaj głos mi odbiera, mowę, co się dzieje. No, no co, no kocham cię całym sercem i nie spodziewałaś się chyba, ja też zresztą, jak tutaj wyjechałem na torpedę tak z domu, że takie rzeczy się będą działy, także oddaję ci głos, Perełko, na chwilkę tutaj i no powiedz, co czujesz i co myślisz. No, Malwinkę też słychać. No mów, skarbie, słyszymy tak, cię, powiedz. Tak, mogę, bo nas trochę opóźnienie tutaj jest. No, jesteśmy, no po prostu, no to tutaj mówisz, no jesteśmy wszyscy tutaj wzruszeni, mama twoja, my z Malwinką oglądamy, już wszyscy popłakaliśmy się 10 razy i chcę podziękować wszystkim, każdej osobie, która ogląda, która wpłaca, która pomaga, że... Zaraz... No nie płacz, nie płacz. Sam płaczę, mówię, nie płacz. No dobrze, chyba nie ma, no, nie ma potrzeby. Po prostu w tym, co przechodzimy na co dzień, w tym całym dramacie, w tym koszmarze, kiedy się budzimy i się martwimy o życie córki i po prostu widzieć takie dobro od ludzi i mówię o każdym i małym dobro i o tym wielkim dobrym, które ludzie robią dla nas. No, tak jest, Perełko. Mi też głos odbiera. Przepraszam, no. Głos mi odbiera. No nie ma, no, u całej Malwinkę tu od nas wszystkich i powiedz, że tata wraca do domu dzisiaj sobie też tutaj. Oczywiście bez jakichś uśmiechów i euforii, ale przytulimy się wszyscy, jak wrócę, bo no, tutaj siedzi obok mnie anioł, no. No jest anioł, chciałam bardzo I dziesiątki tysięcy aniołów po drugiej stronie tutaj komputerów i telewizorów, także trzymajcie się, skarby, wracam niedługo, kocham was, papa. Bardzo, bardzo z całego serca dziękujemy i obiecujemy tutaj od nas, że doprowadzimy Malwinkę do zdrowia, nie ma innej opcji. Tak jest, Perełko, trzymajcie się, do zobaczenia, skarby, papa, kocham was. Dziękuję bardzo. No ja tak, mówię, nie płacz, a mi łzy lecą. Oj, no jest naprawdę... Myślałem, że już mnie mało rzeczy w życiu zaskoczy, ale dzisiejszy dzień zapamiętam do końca życia i to, co teraz czuję. Nawet nie wiem, jak to opisać, jak nazwać, bo nie ma takich słów, ale dzieje się coś wspaniałego i nie jest też tak, że serca Polaków powinny te systemowe dziury łatać, ale jako naród też jestem dumny i zawsze też sportowo taki patriotyzm przedstawiam, chociażby tym, co pytałeś, żeby
Czy dlaczego też nie idę tym tropem innych, żeby tą flagę zmienić, między innymi właśnie dlatego. Teraz tym bardziej przyrzekam, że w życiu biało-czerwonej flagi nie zamienię na każdą inną, choćby nie wiadomo jak bardzo chcieli, to ja na podium w Indonezji, jak wygrałem Grand Prix, słuchałem Mazurka Dąbrowskiego, a nie jakichś tam hymnów krajów, z których nie mam nic wspólnego, tylko na szybko robiony paszport, żeby mieć licencję sportową, także nie pójdę nigdy tym tropem i to też kibicom obiecuję. Michał Pokorski wpłacił 5000 zł i napisał, że też chce z nami oglądać Euro, więc Michał Pokorski, zapraszamy do kontaktu, oglądasz z nami Euro w redakcji. Uwaga, pękł milion złotych. 21.24 milion złotych, 3695 zł na naszym koncie. W jakim to czasie się stało? Godzina i 20 minut. Wow. Drodzy widzowie, też się wzruszyłem. Dziękuję. Ja też się bardzo wzruszyłem, bo zastanawiałem się, czy to moje oszustwo i ściąganie was przed ekrany ma sens i jak to będzie odebrane i czy mi to w ogóle wybaczycie, bo nastawialiście się na szampańską imprezę. Ja obiecałem, że tą imprezę zrobimy, jak zbierzemy milion złotych. Nie sądziłem, że będę musiał się z tego wywiązać tak szybko. Myślałem, że to trochę potrwa, ale dla takich chwil warto było zakładać ten kanał. Dla takiego programu warto było poświęcać tyle energii i robić całą tę inwestycję. Milion i dziesięć tysięcy złotych w tym momencie. No mi też powoli odbiera głos, więc odbierzmy telefon, niech pogada nasz widz. Halo? Halo? Cześć, witamy. Witam. Witam. Ze Świnoujścia, Przemek. Cześć, Przemek. Chciałem powiedzieć przede wszystkim, że cieszę się, że byłem częścią tego pierwszego miliona, a że już, tak jak widzimy, ruszył drugi, więc dopłacę, żeby być częścią i drugiego, i może każdego następnego. Dziękujemy. Przy okazji chciałbym pozdrowić swoje dzieci, Nikodema i Aleksandra, którzy mieszkają na drugim końcu Polski. Mamo, niestety też mnie sytuacja życiowa tak trochę pokiereszowała, no ale tak jak mówię, no jesteśmy, pomagamy i tutaj trzymam kciuki za zdrowie córeczki małej, że będzie wszystko dobrze. Dziękuję z całego. Dziękujemy serca. Bardzo. Masz ochotę popływać? A jasne, jak najbardziej. Marzeniem był bolid Formuły 1, ale jeżeli to będzie wodna formuła, no to... Słuchaj, Bartek na pewno ma pewne znajomości, więc kto wie, może jak pogadasz z nim podczas przejażdżki, to gdzieś tam ci udostępni jakiś kontakt, żeby chociaż wyścig Formuły 1 zobaczyć. Tak, konfrontowała się łódka F1 miło by z samochodem. Było. Konfrontowała się łódka F1 z samochodem i co? No. I samochód zatonął. Tak, tak. Nie, oglądaliśmy. Nie jest to tak, że osiągami to w zależności oczywiście jaka by była konfiguracja toru. Jeżeli na prostej, to samochód byłby szybszy, jeżeli tylko dodasz mi jeden zakręt, to już łódka jest wtedy szybsza, także gwarantuję, nie będzie to może tego brychtu dookoła, jak jest w samochodach, bo tak jak mówię, ja nie jestem tutaj jakimś Verstappenem czy Hamiltonem, ale pod kątem emocji, sportu i myślę, że też tego, jak się poznamy i porozmawiamy, to będzie to również niezapomniane przeżycie. Także zapraszam serdecznie i bardzo dziękuję. I również bardzo dziękuję. Zostaw namiary na siebie, nie rozłączaj się, pamiętaj. Ja chciałem przypomnieć, że potrzeba jest znacznie większa niż milion złotych. To, że uzbieraliśmy milion, to nie znaczy, że ta zbiórka została zamknięta. Potrzeba jest kilkanaście milionów tak naprawdę w perspektywie kilku lat. Ten milion to jest pewien symbol, milion subów, milion złotych do zebrania, impreza z okazji miliona, która musi się w tym momencie odbyć. Natomiast nie zatrzymujemy się i też widzę, że się nie zatrzymujecie, bo już mamy 1,030,000 złotych ponad. Mamy też duże wpłaty, mianowicie Grenton Smart Home, 13,000 złotych. Grenton Smart Home. Życzymy zdrowia od całego zespołu z Krakowa. Dziękujemy bardzo, czyli inteligentne instalacje do domu kupujemy w firmie Grenton. Górzny Grup dopłacił kolejne 11,000 złotych. Bardzo dziękujemy. Górzny Grup 11,000 złotych kolejne, bo wcześniej też była wysoka wpłata. Wojanshop.pl To jest pan, którego już wyczytywaliśmy, natomiast teraz zmienił opis swojego konta, żeby zareklamować swoją firmę. On wpłacił łącznie 14,000 złotych. Wojanshop.pl. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kto się do nas dodzwonił? Halo?
Halo, siema. Cześć. Bartek Dyszowa. Cześć, Bartek. No, imiennik. Bardzo, bardzo wam wszystkim gratuluję. Staram się przede wszystkim tobie, bo ty jesteś kołem zamachowym, kołem napędowym tego wszystkiego i dzięki tobie to wszystko idzie do przodu. Tak naprawdę brakuje słów na to, jak wielkie serca macie wszyscy i dużo, dużo zdrowia dawać wszystkich dla całej rodzinki i Malwinka. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego wszystkiego obronną ręką. Dziękuję. Płata oczywiście poszła. Dziękujemy. Chcesz się przepłynąć? Jak najbardziej. Zostaw namiary na siebie i tylko nie miej potem pretensji, że będzie chciał się wymiotować, okej? Okay? Nie do mnie pretensje. Spoko. Zostawię namiary. Bardzo, bardzo dziękujemy. Musiałem na Twittera napisać jedno zdanie, mianowicie to, przepraszam za wyrażenie, że właśnie rozjebaliśmy polski internet, bo to jest niesamowita akcja. Miewałem różne akcje charytatywne, które szybko się napędzały, ale czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem. Dziękuję. Michał Anioł wpłacił 7777 zł. Myślę, że to nie jest prawdziwy Michał Anioł, gdyż mam pewne podejrzenia, że prawdziwy już nie żyje, ale Michałowi bardzo, bardzo dziękujemy. Kto się do nas zadzwonił? Halo? Dzień dobry wieczór. Paulina i Michał. Cześć, cześć. Chyba pójdziemy dzisiaj wykupić lotka i całą kwotę, którą wygramy, przeznaczymy dla Malwinki. Dziękuję. Dziękujemy. Coś sobie zostawcie jednak, bez przesady. No. No dobra, to zostawimy sobie chociaż na jakiś samochód, bo nasze się rozsypują. Nie, nie, to zróbmy tak. Przeznaczymy całą kwotę, a ty, Krzysztof, zatrudnisz mnie w dziale social media. O ty! A wiesz, co ci teraz powiem? A skąd jesteś? No niestety z Poznania. Z Poznania. A powiem wam szczerze. Bo my szukamy kogoś do działu social media. Tak. I teraz mi się spodobała ta twoja bezpośredniość. Wysłałem jej ogłoszenie, jak widziałem, i mówiłem, żeby złożyła CV, a ona mówi, no gdzie tam, w Warszawie teraz drogie, mieszkania, ja nie mam. A dwa razy w tygodniu mogłabyś być w Warszawie? No myślę, że tak. Dobra, zapraszam cię w poniedziałek na rozmowę do nas do biura, dobra? Pięknie. Jezu. Cudnie. Umówmy się na poniedziałek na godzinę 14 u nas w biurze, Wołoska 22. Dobra, no to tam już z reżyserką dogadam szczegóły. Dobra, okej. Okay. A jeszcze mąż tutaj się wtrąci. Nie, już więcej nie, ja zatrudniam tylko twoją żonę. Nie, spokojnie. Jak nie macie magazynu, to moje kompetencje nie są wam potrzebne. Rozumiem. Ja tylko chciałem powiedzieć, że waliłem teraz na dwa telefony mój i żony. Żony się widzę dodzwonił, także chyba tak musiało być. A żona mi tutaj maluje figurki na jutro na turniej i ja stwierdziłem, że jeżeli się dodzwonimy, to moją armię figurek do Bolt Action historyczną chciałbym jutro wystawić po turnieju na licytację i no tyle, ile wyjdzie na licytację, to też mam kwotę płacić. Super, bardzo dziękujemy. Widzimy się z wami, jak rozumiem, też nad Zegrzem, bo chcecie popływać? No myślę, że ktoś tam, no dobra, to ja zaryzykuję. Nie wiem, czy 120 kilo to nie jest limit, ale no jeśli nie jest za ciężki, to chętnie. Damy najwyżej, radę. Najwyżej tam na pasy z tyłu będziesz się trzymał. Damy radę, zapraszam. Super. I cieszymy się, że nie zdążyliśmy, bo sobie tak mówię, może zdążymy przed milionem i cieszę się, że nie zdążyliśmy przed milionem. Dzięki wielkie. Zostawcie namiary na siebie i widzimy się w poniedziałek na rozmowie o pracę, okej? Okay? Super. No, siema, pa. Siema, dziękujemy bardzo. 1 073 400 zł jest na naszym koncie. Kto się do nas w tym momencie dodzwonił? Halo? Sekundę, mój reżyserka, bo nie wyrabia tyle tych kliknięć. Powiedz mi, trudno być synem takiej legendy w tym świecie? Nie, no jeżeli to godnie reprezentuje i wydaje mi się, że to nie jest nic tak samo, czy w biznesie i tak dalej, jeżeli idzie się w ślady rodziców, to i robi się to rzetelnie. A nie bałeś się iść w ślady taty? No to tak marzyłem od dziecka, rysowałem sobie te łódki. Nie bałeś się o niego, gdy pływał? No byłem za mały, widziałem, że te wypadki są, znałem drugą stronę tego medalu i tak od tej ciemnej strony, ale...
No to jest taki mobilizujący ten lęk. No teraz te łodzie przeszły też ewolucję, jak wszystko, jak i samochody, taką pod konetę, którymi jeździmy na co dzień, bezpieczeństwa, czy chociażby te wyścigowe auta, gdzie w Montrealu, jak Robert Kubica uderzył w tą bandę, no to na przykład uderzenie Senny. No to samo się dzieje w tych łódkach. One są teraz robione no, bardzo mocne z tych kompozytów węglowych i tak dalej, ale no, jest ten strach, ale on jest taki mobilizujący. Zdaję sobie sprawę z tego, co robię, że to pływa szybko, że na pewno podejmuję większe ryzyko niż jakbym, no nie wiem, uprawiał jakiś sport taki tutaj mniej jakoś prędkościowy, czy jakieś szachy, czy piłka i tak dalej. Ale pytam nie bez powodu, bo twój tata przeżył no, makabryczny wypadek w pewnym momencie. No śmierć kliniczna. Roku, no. I no, nie było pewne, czy on z tego w ogóle wyjdzie. Mhm. Więc podejrzewam, że nie był pierwszy, który cię zachęcał do tego sportu. No nie, rodzice byli przeciwni. Chociaż tata tak bardziej był ucieszony niż mama. Mama była pełna obaw, ale kiedy widziała, że już nic z tym się nie da zrobić i chyba widziała we mnie to, co w swoim mężu, a moim tacie, no to przeszła na moją stronę mocy i od tamtej pory do dzisiaj wspiera mnie całym sercem, tak samo tutaj moja żona. No, jeżeli ma się w rodzinie takiego no, pozytywnego tutaj świra, to trzeba po prostu podporządkować się pod moje życie, pod mój kalendarz, wyjazdy, zawody i tak dalej. A pamiętam te piękne czasy, gdzie polonezem jedna łódka na dachu, druga na przyczepie, cała rodzina zapakowana do środka, jechaliśmy, te kolejki na granicach i tak dalej, i tak dalej. No piękne czasy, także od dziecka jakoś dorastałem przy tym gdzieś podświadomie. Tak jak byłem nastolatkiem, to już tak naprawdę zacząłem marzyć. Mój też świętej pamięci brat był mistrzem świata i zaczął się ścigać. Był 8 lat starszy ode mnie i ja dorosłem na tyle, że pełniłem taką funkcję pomocnika, mechanika. I wtedy już tak na dobre zamarzyłem o tym. I pamiętam, jak pierwszy raz w taką łodzią pojechałem tak szybko. Jest ten magiczny moment, gdzie przestajesz płynąć. To też poczujecie, kiedy będziecie ze mną pływać. A ta łódź zaczyna frunąć nad wodą, no to ja do dzisiaj pamiętam i zawsze będę pamiętał to uczucie. To jest coś nie do opisania. To trzeba po prostu poczuć. Rozpłakałem się ze szczęścia na środku jeziora i do dzisiaj mnie to tak kręci, nawet jeszcze bardziej. Także nie nudzi się to, a wręcz przeciwnie. Jeszcze kiedy nabierasz z latami pływania doświadczenia i teraz, kiedy wiem, że ja miałem plakaty tych zawodników, z którymi teraz się ścigam i których pokonuję, miałem na ścianach, no. Jako mało lat i to byli dla mnie tacy guru, że w ogóle nawet samo ich poznanie kiedyś było dla mnie, jak pamiętam, jak ich widziałem pierwszy raz, jaki byłem unieśmielony, już nie mówiąc o tym, że kiedyś będę z nimi rywalizował, a teraz jestem od nich szybszy. No ale to też dowód na to w życiu, że konsekwentnie trzeba cisnąć o swoje, bo marzenia się spełniają i tak samo na pewno ten upór z życia, ze sportu pomaga mi też w walce o Malwinkę, bo no, to w moim przypadku w sporcie nie jest rok, dwa, trzy, tylko to jest 20 lat, czy ponad 20 konsekwentnego dążenia do jednego obranego celu, gdzie nie zawsze było z górki. Ja miałem wiele naprawdę momentów takich, gdzie już na włosku wisiała moja przyszłość sportowa, bo miałem jakieś wypadki, przejścia, gdzie te bariery finansowe często uniemożliwiały mi starty. No ale to wszystko przez te lata doprowadziło do tego, że teraz no, wsiadam w ten bolid i wiem, że jestem w stanie walczyć o te podium, czy nawet zwycięstwa w wyścigach. I to jest piękne uczucie. Także dobrze mi jest w tej czołówce i na pewno będę chciał tam zostać. A jeszcze tym bardziej teraz no, myślę o małej, jak jeżdżę. I Malwinka też przed startem tutaj pojawia się w moich myślach. A w Wietnamie tydzień temu dwa starty od pomostu miałem najlepsze w życiu, bo zdecydowanie wystrzeliwałem pierwszy jak rakieta, także tutaj ciałem nie, ale duchem córcia jeździ ze mną na pokładzie. Mm-hmm. A syna będziesz namawiał, żeby też pływał? No to i to widzisz, pojawia się to, jak pytałeś o rodziców, co o mnie myśleli, to teraz jak sam jestem rodzicem, no na razie mnie ta myśl przeraża, bo to nie jest też łatwa droga w życiu. To jest dużo wyrzeczeń. Nie na siłę, bo ja robię to wszystko z własnej woli i z wielką chęcią, ale jest tak, że no świadomie rezygnujesz z wielu rzeczy, jak jakieś towarzyskie życie, grono jakichś przyjaciół, znajomych i tak dalej. Ja wiele dziesiątek czy setek tysięcy kilometrów nawet tłukłem się po Europie sam busem z przyczepą, nawiązując kontakty, dążąc do tego, także
Jeżeli będzie bardzo chciał, to oczywiście umożliwię mu to, no bo też będzie mógł pójść na skróty, tak jak ja poszedłem w tym przypadku, że ojciec umożliwił mi dobry start w tym sporcie i w tych mniejszych klasach, w których zaczynałem w debiucie, kiedy pojechałem za granicę nabierać doświadczenia, wróciłem z medalem srebrnym Mistrzostw Świata na szyi. Ojciec wsadził mi od razu w łódź, którą sam przygotowywał, także ja już miałem tutaj na dzień dobry pakiet taki, że żeby wygrywać, no ale ta łódka sama nie jedzie, to też bronię tutaj wszystkich motorsportów, bo ludzie myślą, że to wystarczy. Trochę niszczą to samochody Formuły 1 poprzez to, że często ta dominacja i przewaga sprzętu już pozwala tak jakby oszacować wyniki wyścigu z góry, a rzeczywiście jeżeli się nie stanie jakiś wypadek czy coś nieprzewidzianego, no w łódkach tego nie ma, bo tutaj często jest tak, że na przykład no były takie sezony, że było każdy wyścig Grand Prix w ciągu roku wygrywał inny kierowca. Także dużo, dużo, dużo tu się dzieje i no sport jest piękny i mam nadzieję, że też poprzez to też grono kibiców będzie rosło, ale ja jestem, no czuję się jakbym, nie wiem, jakiś inny świat się tu... I innym człowiekiem tutaj wyjdę przez tego studia. Coś się ze mną stało pięknego dzięki wam i... Nie wiem, jak to nazwać. Nie ma takich ładnych słów, ale przyrzekam też, że to, co mogę zrobić, to oczywiście jako ojciec wyleczę córkę, ale jako sportowiec przyrzekam, że będę naprawdę harował dzień i noc i dawał siebie wszystko, żeby też wynikami sportowymi odwdzięczać się za to dobro, które do nas płynie i żeby ten Mazurek Dąbrowskiego grał, a to nazwisko moje odmieniane w różnych językach. Marzelek, Marszalek, Marsiałek. To śmiesznie komentatorzy mówią, no ale z dumą robię to, że dalej jest w tym sporcie i tutaj na pewno no, wstydu tacie nie przynoszę z tego, co mówi, chociaż jest bardzo surowym recenzentem, a notabene jutro, kochany mój mistrz Waldemar ma 82 urodziny, także też no, płaci cenę zdrowia za to, co robił, bo no okazem zdrowia nie jest, ma problemy tam motoryczne takie, ale jak sam mówi, tak jako dojrzały facet, to jest też piękne, że ma świadomość, że za wszystko się w życiu płaci swoją cenę i to jest ta, którą on płaci, bo tak jak mówisz, tych wypadków było dużo, ale no troszczymy się o niego i żeby zasłużyć na dobre słowo od mojego ojca, naprawdę muszę się sporo napracować. Bo no ale dzisiaj na pewno zasłużyłeś. Tak. No czy tutaj... on zdarza mu się oglądać YouTube'a? Tak, no on jest komputerowy, tak nawet bardzo. Oczywiście nieraz na oślep klika, bo on nie do końca ogarnia, co jest co i do czego, ale tak, no na pewno jeżeli nie, to jeszcze raz obejrzymy to razem i no kocham cię, mistrzu, też i będę o ciebie się troszczył, bo jesteś moim oczkiem w głowie, ale gdybym puścił też kilka cytatów takiej konstruktywnej krytyki, to no, cenzura by nie pozwoliła. Tak, natomiast no dobrze, tutaj... ja mam pewne zobowiązania, no bo powiedziałem, że będę wyczytywał te największe wpłaty, więc miś to jest 9999 zł. Bardzo dziękujemy. I dalej... Było już? Robs Group Logistik, regały magazynowe? Nie było chyba. 5 tysięcy złotych od firmy Robs Group Logistik, regały magazynowe. 5 tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy. Dalej idziemy. Wpłata anonimowa 5 tysięcy złotych. Trzyma się też anonimowo 5 tysięcy złotych. I dalej. Inżynieria BHP. Pomagamy. Obsługa BHP w województwo pomorskie, ale też i cała Polska. 4 tysiące złotych. Dziękujemy bardzo. VP Patryk Muranowicz. Nie szukam reklamy, ale chętnie pomogę. Swoją drogą przez pana Krzysztofa wziąłem Mercedesa z Płocka. Pozdrawiamy. Tak, salon Mercedesa w Płocku. Świetna obsługa. Grupa Autoforum. Pozdrawiamy grupę Autoforum. Pozdrawiamy serdecznie. Fajnie, że nasza reklama jest tak skuteczna. Techia.pl. Arkadiusz Kamiński. 3333 zł. Malwina, serduszko. Brawo, Bartłomiej Stano, szacun. Podgrzej CPK w zero. Będą niespodzianki z tym związane. Zobaczysz. Dajcie suba. Niedługo startuję z kanałem technologicznym na YouTube techia.pl. Więc pozdrawiamy techia.pl. Dreamersland. Dreamersland.eu. 3333 zł. Napisano, jestem mamą, porusza mnie to mocno. Dokładamy małą cegiełkę i wspieramy. Nie taką małą cegiełkę. I wspieramy wasze marzenie. Chętnie popłynę, by cię uścisnąć.
Więc Beato, bo tak myślę, że masz na imię, Bea napisałaś. Beato, zapraszamy, reżyserko, zapisz się, Dreamsland, że muszą być na tej liście do pływania. Zapraszam. Dalej, osavi.com, przebadane suplementy. Osavi przez V, osavi.com, też 3333 zł. A także Martiflex Group, polska spółka z o. Byłoby super, jakbym mógł z wami przybić piątkę. Chyba już to czytałem. Możesz, jesteś zaproszony na pływanie. Martiflex Group, polska spółka z o. Odlotowypies.pl, 3300 zł. Behawiorystyka i trenerka psów. Warszawa. Na co dzień pomagam psom, tym razem czas pomóc Malwince. Pozdrowienia od wszystkich przy... Psiaciół napisał psiaciół. Ktoś. Psiaciół. Dziękuję, więc pięknie. Jeśli macie psa do wytresowania, mówi się wytresowania, czy to za brzydko? Chyba się mówi. Odlotowypies.pl. Fajna nazwa, gratulacje. Odlotowy pies. CLSdigital.pl. Karty plastikowe, systemy i tagi RFID. CLSdigital.pl. 3200 zł. Jezu, ile jest tych wpłat. Zielony.com.pl. Klimatyzacje, pompy ciepła, carport z Rybnika. Zielony.com.pl. To są klimatyzacje z Rybnika. Dalej, Zuna przez 2O. Zona. .pl 3000 zł. Pozdrawiam kanał Zero i gratuluję kolejnej świetnej inicjatywy. Marcin. Dzięki. Dziękuję. Marcin. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Bestkomin.pl chyba było, co? Chyba było. A jakby nie, to jeszcze raz. Swoje systemy kominowe. Bestkomin.pl. Kasy fiskalne. Tego nie było. Kasfisk.com. Kasfisk.com to są kasy fiskalne. 2500 zł. I jeszcze co? To było. Jezu, ile jest tych wpłat. Geomar, usługi geodezyjne było, wpłacili 2500 zł. Pani Alicja, 2472 zł. Flex meble już były. Inet Multimedia z Rybnika było. O, to miałem przeczytać, bo na czacie ktoś wpłacił i poprosił, żeby przeczytać, więc czytam. Metrik spółka z o. Badania i pomiary termowizyjne dla domu i przemysłu. Lokalizacja wycieków sprężynowego powietrza w instalacjach przemysłowych. Metrik spółka z o. Przez C. Metric spółka z o. 2137 zł. Dziękuję. Badania i pomiary termowizyjne. Bardzo, bardzo dziękujemy. W tym momencie na naszym koncie jest 1 130 000 zł. Odbieramy telefon. Halo, kto jest z nami? Halo, halo, dobry wieczór. Słyszymy się? Słyszymy, cześć. Dobry wieczór. Cześć, Mateusz Sadnowski, z tej strony. Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować siły i postawy panu Bartkowi, bo naprawdę pokazuje pan, czym jest w dzisiejszych czasach facet, jak myśmy powinni się zachowywać jako faceci i słucham was od samego początku dzisiaj, jak tylko transmisja ruszyła, jadę w samochodzie i słucham tego i naprawdę szacun wielki. Dziękuję pięknie. Życzę siły, życzę panu siły, życzę siły Malwince, nie wiem, czego wam mogę jeszcze więcej życzyć. No najważniejsza jest ta siła i zdrowie, bo w naszym przypadku zawsze się mówi tak na szybko, zdrówka, ale no tutaj tak, to nic więcej mi nie trzeba, tylko to, żebym kiedyś zobaczył, jak ona do mnie przyjdzie na własnych stópkach i powie tato. Także doczekam się tego. Z całego serca dziękuję też za te krzepiące słowa, bo to ja też... To wszystko jest wiatr w mój żagiel, żeby tutaj pokonać ten dystans i zapewniam, że na pewno tych wartości nie zmienię i tutaj nic nie gram, bo to już są za duże emocje, żeby udawać kogoś, kim się nie jest. No, jest jak jest i pozostanę w tym wszystkim sobą i z całego serca dziękuję za te słowa, bo też bardzo są mi potrzebne i motywują mnie. Dziękuję bardzo. Chcesz popływać? Oczywiście, że tak. Tak jest, zapraszam. Chyba jeszcze mamy trochę tych miejsc, co? No tak. Zapraszamy, no tak. Zostaw reżyserce na miary na siebie. Dzięki, jasne, dzięki. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. 1 147 860
No i poszło. No. 1 153 534 złote. Przepraszam, 1 100 056 000 złotych. Ten licznik bije jak szalony. Bardzo, bardzo dziękujemy. Warto było was oszukać. Powiem szczerze, warto było was zmylić, przyciągnąć przed ekrany. To jest pewnie najdziwniejsza impreza z okazji miliona subów, jaką kiedykolwiek widzieliście. Milion złotych na milion subów to jest naprawdę hasło godne pochwały. Sam sobie w tym momencie gratuluję, co? No, ale mogę. Jest czego, no robisz, jest. Bartek, powiedziałeś, że roczny koszt tego syropu to jest ile? 2200. 2200. No to mamy równo na pół roku, na 6 miesięcy latania do Stanów i przywożenia godzinę, syropu. Godzinę, no daj, to jest coś, co się dzisiaj dzieje. Więc mam nadzieję, że rozumiesz, że pieniądze przestały być problemem, bo jak się zacznie nowy rok, to możemy powtórzyć taką akcję i znowu zrobić to samo. No. I chodzi o to, żebyś ty miał w sobie tą wytrwałość, siłę i latał regularnie do Stanów i przywoził te buteleczki z syropem. Ta wytrwałość też w codziennym życiu jest potrzebna, bo właśnie bardzo się staram do tego, że ćwiczę z córką. Opanowałem tutaj oczywiście pod okiem specjalistów, ale różne chwyty tej fizjoterapii i tak dalej, no to trzeba dzień w dzień. Nie trzeba, no można odpuścić, ale ja nie odpuszczę, także codziennie pracuję z Malwinką i no i to też ta siła w tym codziennym życiu jest potrzebna, ale robimy to i tak jak sama moja żona mówi, że wyciskam z niej to, co się da, bo rzeczywiście śpi dobrze po treningach ze mną, no ale to robię tak jak mówię, w przemyślany sposób i trzeba też tak nie tylko symbolicznie, ale fizycznie o ten pierwszy wymarzony kroczek walczyć i najtrudniejszy ten pierwszy, ale wierzę, że będzie i później już pójdzie. No jeszcze ta droga jest daleka, ale to co mówisz, no to jest dla mnie, jeszcze to do mnie nie trafia, bo ja tak naprawdę teraz, jeszcze kilka godzin temu, dzisiaj to czułem właśnie to, że no teraz po prostu przeliczam moje życie i pieniądze na butelki syropu, bo tak to wygląda. No to tak czułem oddech na plecach tego że koszty tej terapii mnie gonią. Natomiast po dzisiejszym wieczorze, no w terminologii mojej wyścigowej odjechaliśmy sporo do przodu, także na pewno to daje ten komfort i za to też dziękuję, że możemy zasnąć na pewno tej nocy spokojnie i planować kolejne działania, ruchy, które będą ten dystans powiększały. No i wiem, że ta meta jest. No muszę cierpieć. To jest maraton dla mnie, nie sprint. Ja całe życie wyścigowe to chcę szybko, szybko, a tutaj też są te wyścigi endurance tak zwane. Na wytrzymałość długodystansowe i wyścig po jej zdrowiu jest takim endurancem, ale widzę tą metę. Widzę i na pewno tej wytrwałości mi nie zabraknie, chociaż no, są dni takie, że nieraz jej brakuje, ale cierpliwie czekam, aż mi przejdzie, bo to są takie momenty po prostu, które każdy w życiu ma, nawet nie w takich ekstremalnych sprawach, ale najważniejsze, żeby nie rezygnować, no bo tak samo ta droga do sportu mi to pokazała, że wiele ludzi tam mówiło, że to w ogóle nie ma sensu, że się nie uda. Jak się chce w życiu, to się udaje, a naprawdę zwroty akcji są takie, że chociażby jak telefon i poniedziałkowe spotkanie o 14, o pracę w social mediach i tak dalej. Myślę, że tej pani się to też dzisiaj nie śniło, co się wydarzyło i wierzę. Jeszcze tej pracy nie dostała. Ja wiem, ale twoje podejście, co ty wyprawiasz w ogóle. Ja też tutaj jestem, wiesz, teraz przez to, co się dzieje w moim życiu, ja w ogóle jestem wyłączony z jakichś tutaj oglądania czegoś i tak dalej, ale co ty wyprawiasz, to jest jakieś, nie wiem nawet jak to nazwać, no co razem wyprawiacie ze swoją rzeszą ludzi, którzy za tobą stoją, także to jest ogromny zespół ludzi. No, ja jestem reżyserka też, tak. Nawet dzisiaj musi w piątek wieczór zobaczyć, ja odbierać telefony, zapisywać wszystko. Co za drzwiami jest właśnie, jak tu wchodziłem, to ty jesteś kapitanem okrętu, ale tam załoga jest. Załoga jest najważniejsza. Wszystkim dziękuję z całego serca, a jestem też swoją drogą ciekawy, bo też o tych wyborach nie wiedziałem, no, żebyś się nie zdziwił. No. Słuchajcie, chciałem przypomnieć o ofercie strony antyweb.pl, która właściciel tej strony wpłacił 3,5 tysiąca złotych, ale też jest dopisek, że jeśli jakaś firma wpłaci powyżej 10 tysięcy złotych na tę zbiórkę, to dostanie artykuł darmowy na stronie Antyweb,
którą to czyta 2 miliony osób, więc jest to naprawdę fajna forma promocji własnej marki i zachęcamy do tego. Kto się do nas dodzwonił? Dobry wieczór, Jakub z Ogrodzieńca z tej strony. Przysłuchuję się waszej rozmowie już tak od godziny. Jestem pełen wrażenia generalnie przede wszystkim wobec czatu, który naprawdę konkretny wynik wykręcił, czego się totalnie nie spodziewałem. Natomiast mała krytyka z mojej strony, może niech reżyserka w jakiś sposób podlinkuje Bana Bartłomieja do w opisie, czy gdzieś na czacie, czy cokolwiek, bo fajnie by było też zapoznać się z jego osobą, tak? Bo nie tylko jakby od tej strony jego córki, ale również ogólnie tego, co robi. Rozmawiamy cały czas o tym, to się przewija przez ten wywiad. Tak, natomiast jeszcze jedna tylko też prośba do Krzysztofa bezpośrednio, albo może wniosek, kiedy Marcin N. Słucham? Kiedy Marcin N. Mówiąc krótko, nigdy. Nie wiem, czy ta odpowiedź się satysfakcjonuje. Trochę nie do końca, bo jednak mimo wszystko ta osoba, jakakolwiek by nie była, to trochę fajnie, może nie fajnie, natomiast zapisała się troszeczkę historii jakby. Ale musi tam slizać rany, nie może się przeciążać, wiesz. Widziałem, że jakieś problemy, więc dajmy spokojnie dojść do siebie Marcinowi. W każdym razie jeszcze raz dzięki ogólnie za cały pomysł tego wieczoru, bo na początku byłem troszeczkę zdziwiony, natomiast teraz mam mega, mega pozytywne emocje. Powodzenia w takim razie w dalszej zbiórce i życzę dobrego wieczoru. Chcesz popływać? A, chętnie. No to zostaw swoje namiary reżyserce. Jak już zostawisz, to poprosiłbym sygnał z reżyserki, ile już mamy tych zgłoszeń, bo nie liczę ich, mówiąc szczerze, żeby się zaraz nie okazało, że nie jesteś w stanie tych wszystkich przebić. Ja myślę, że jeszcze nie przebić. Sam jestem ciekawy. No z kilkanaście. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć, bo to też nam powie, ile czasu jeszcze ten program dzisiaj będzie trwał. Przekroczyliśmy 1,2 miliona. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, naprawdę, bo... Jednocześnie chciałem powiedzieć, że firma Robs Group Logistics wpłaciła kolejne 5000 zł, czyli razem już 10. Napisali dziękuję. Po prostu one more time. No i brawo. One more time. Dziękujemy bardzo. Ponadto jeszcze coś mi tu się rzuciło w oczy. Nie. Nie ma żadnego ponadto. Do tej pory 15 453 osoby wzięły udział w tej zbiórce. W ciągu ostatnich niespełna 2 godzin. Myślę, że godzinę i 50 minut mniej więcej zbieramy. Kto się do nas dodzwonił? Halo? A, jeszcze liczą tam. Dobra, niech liczą. Masz taki niedosyt, że za mało sportu dzisiaj? Rzeczywiście? To co powiedział? Nie, no to każdy wiesz, ma to chyba w dobrej wierze było powiedziane, ale no co, no teraz ten wyścig na wodzie, to ja zaręczam, że zrobię wszystko i będę dalej walczył w czołówce, bo za długo i za trudno było mi tam się wedrzeć, żeby teraz jakoś tutaj rezygnować z tego, a to jest teraz najważniejszy wyścig w moim życiu. Zaznaczam, że sport nie ucierpiał, tak naprawdę wyniki mam i w tej generalce jestem najwyżej jak do tej pory w życiu. No, byłem w zeszłym roku pierwszy, prowadziłem to. Ale tak naprawdę zeszły rok też już był pod kątem. To był taki rok przewrotny, bo i wygrałem pierwsze Grand Prix Formuły 1 w H2 w swoim życiu. Także były upadki, zloty, ta diagnoza. No rok takich skrajności. Ale nie, no na pewno jak ktoś chce, to zapraszam też na social media, bo mam profil i na Facebooku, na Instagramie. Tam są fajne te wszystkie klipy, newsy z wyścigów i tak dalej, i tak dalej. Jest też strona f1h2o.com, gdzie są te informacje o tym sporcie i są tam streamowane wyścigi na żywo, także naprawdę fajny jest to sport, inny też i ja nie chcę rywalizować z innymi dyscyplinami, a dołożyć do tych wyścigów ten żywioł wody, bo naprawdę fajnie się to ogląda, to jest ciekawe i jest dużo zwrotów akcji. Myślę, że pokażemy w ogóle ten nasz event nad Zegrzem, jak będziesz pływał z naszymi widzami, to fajnie. Zrobimy z tego fajną relację. Może nawet na żywo program tam zrobimy, kto wie, żeby jeszcze dokręcić zbiórkę. To może być interesujące. Chciałem powiedzieć, drodzy Państwo, że mamy nowego lidera
mianowicie firma Paxit.pl, która i tak była na pierwszym miejscu, dorzuciła kolejne 20 tysięcy złotych, co oznacza, że łącznie wpłaciła dzisiaj 50 tysięcy złotych. Napisali: niesamowita akcja, przecieramy oczy i trzymamy kciuki za 17 milionów. Olbrzymi szacunek dla obu panów. To my zwracamy ten szacunek. Paxit.pl, wszedłem na tą stronę. Jest to strona, która produkuje różnego rodzaju kartony, kartony e-commerce, kartony wysyłkowe, kartony według konstrukcji, kartony według rodzaju. Tu można wybrać kartony klejone, kartony klapowe, kartony fasonowe, kartony z dnem automatycznym, pudełka z okienkiem. No wszystko, co się da z kartonów zrobić. Do tego koperty bąbelkowe, koperty tekturowe e-commerce, koperty rozszerzane, materiały do pakowania, markery, sznurki, nożyczki, folia, taśmy, wstążki ozdobne, torby papierowe. Wszystko jest na stronie paxit.pl. Mam nadzieję, że ktoś, kto dokonuje zakupów do kanału Zero, ogląda w tym momencie ten program i już wie, gdzie będziemy kupować koperty od tego momentu i różnego rodzaju taki asortyment. Więc zachęcamy Was wszystkich, jeśli szukacie miejsca w sieci, gdzie moglibyście Paxit.pl kupować kartony, to firma Paxit.pl Wam to doskonale umożliwia. Wpłaciła dzisiaj 50 tysięcy złotych i to jest najwyższa łączna wpłata, jakiej dokonano. Mamy na koncie 1 214 791 złotych. Kto się do nas dodzwonił? Mamy 16 osób już umówionych na pływanko, więc zostały jeszcze 4 takie pakiety. Halo, halo. Halo. Witamy. Dzień dobry. Sandra z Opola. W sumie to nie wiedziałam, że się dodzwonię. No nie wiem, co powiedzieć. Chciałam Wam podziękować za dzisiejszego live'a, za to, ile emocji we mnie Paxit padła, przepraszam, za duże obciążenie. Wchodźcie po kolei, nie wszyscy naraz. Przepraszam, że przerwałem. Mów dalej. Bardzo się cieszę, że mogłam być dzisiaj z Wami. Nie wiem, chyba słuchać, że się bardzo denerwuję, bo nie wiem, płakałam razem z Panem, kiedy się dowiadywał, jak rosła ta zbiórka z jego żoną. Cieszyłam się razem z Wami, kiedy ten milion się pojawił. Więc naprawdę jestem mega wzruszona, wdzięczna, że tyle emocji daliście mi i myślę, że całej Polsce, która Was ogląda. Dziękujemy bardzo. A czy dasz radę powstrzymać wzruszenie i się przepłynąć tą łodzią, czy nie? Nie wiem, ale chyba tak. Chyba tak, dobra, zostawiaj namiary na siebie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pani się naprawdę rozkleiła teraz. Było dziękuję, bardzo piękno. To słychać. To słodkie, dziękujemy. Trzeba będzie jakieś też paxit.pl tutaj jeszcze. No też. Padła im strona, żeby teraz nie było, że wiesz, że przeprowadziłem atak. Nie, ale mówię na przejazd ze mną. Tak samo, zapraszam serdecznie, jeżeli mnie... Nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje. Wybuchła. Padła, wiesz, nie wiem, czy się podniosą. Dobra, odpuśćcie im przez chwilę, wchodźcie tam jutro i pojutrze i za tydzień. Zawsze jest dobry moment na zakup koperty albo kartonu. Więc przypominamy, paxit.pl, 50 tysięcy złotych dzisiaj wpłacone. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, halo, cześć. Cześć, witamy. Witam. Cześć, bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić, choć wydaje się to nieprawdopodobne. Przede wszystkim gratuluję. Naprawdę super się to ogląda i myślę, że to, co dzisiaj się dzieje na antenie, też mobilizuje nawet tych, którzy początkowo nie zamierzali wpłacać. Życzę dużo zdrówka i trzymam kciuki za powodzenie. No i mam nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja, bo faktycznie fantastycznie jest brać udział w czymś takim. Dziękuję pięknie. I zapraszam oczywiście nad wodę. Tutaj proszę zostawić kontakt. I ja jestem tak poturbowany tym, co tu się stało dzisiaj, że za dużo mądrego nie powiem, bo no to jest... Nawet nie oczekiwałem nic, jak tutaj przyjeżdżałem, bo jestem tak skupiony na tej codzienności, na tej walce, ale naprawdę to jest magia jakaś, to co się dzieje, takie myślę, rzeczy są. Myślę, że nikt się temu nie dziwi, bo te emocje, jak słychać, udzielają się też wszystkim dzwoniącym i skoro nas dopada wzruszenie, to myślę, że każdy z nas może tylko sobie wyobrazić, co się dzieje w Pana głowie, myślach i sercu. No, dziękuję pięknie. Będziesz pływała? Tak jest.
tak? Ja pewnie nie, ale jeżeli mam taką opcję, to na pewno mam kandydata. Masz taką opcję. Ale przyjeżdżasz razem z kandydatem, czy nie? Oczywiście. No to zapraszamy was, zostawcie na siebie namiar. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję. Ja muszę wrócić do tej firmy Zitherm. I nie dlatego, że wpłaciła coś więcej, bo to nieprawda. Już zakończyła wpłaty na bardzo wysokim poziomie i bardzo za to dziękujemy. Natomiast ktoś tutaj zweryfikował, że firma Zitherm Instalacje dla Twojego domu ma konto na Się Pomaga i jak się tam kliknie, można zobaczyć, że darowizny wpłacone przez tą firmę, publiczne, widoczne dla wszystkich, wynoszą 322 tysiące złotych. Wow. 322 tysiące złotych na publiczne darowizny, wsparto 225 celów, łącznie 322 tysiące złotych wpłacił ten człowiek, z którym rozmawialiśmy dzisiaj przez telefon. Zitherm, instalacje dla Twojego domu, wielki szacunek, bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiaj, ale też dziękujemy za wczoraj, przedwczoraj i za wszystkie inne zrzutki, w których Pan, Państwo brali udział. Niesamowite. Bardzo dziękujemy. O ile dobrze liczę, zostały nam dwa miejsca. Mhm. Dwa miejsca nam zostały. Odbieramy telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam was. Julia Jankowska z tej strony. Ja jestem z Jędrzejowa. Chciałabym pozdrowić cały Jędrzejów. Trochę nie wierzę, że się dodzwoniłam. Firmy z Jędrzejowa się reklamowały dzisiaj. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że jeśli potrzebujesz internet światłowodowy, to jest tam firma, która go zapewnia. Tak, Intercom, to w ogóle biorę od nich internet. Więc no i brawo, no to się wszystko pięknie zazębia. Pięknie, no. Tak. No, przede wszystkim też chciałabym życzyć zdrowia dla córeczki. Ten wieczór jest dla mnie czymś niesamowitym. Nigdzie się nie zadzwoniłam. I myślę, że wiele marzeń będzie spełnionych dzięki zbiórce Zero. No, niesamowite. Chciałabym też pozdrowić moją babcię, dzięki której no, ja spełniam marzenia. To jest kobieta o wielkim sercu i mojego brata i mamę. I chciałabym się przepłynąć łódką. Pięknie. No i nie tylko byś chciała, tylko będziesz musiała to zrobić, żebyś tak potem nie reklamacji nie składała. 250 na godzinę. Tak, zabrać babcię ze sobą koniecznie. O kurczę, dobrze, pewnie. Dziękuję bardzo. Ja zostaw namiary na siebie. Okej. Okay. Chłopaki z reżyserki, mam prośbę, wpuśćcie do budynku mojego gościa, jeśli możecie. Dziękuję bardzo. Drzwi zamknięte. Okej. Okay. Ostatni nam został pakiet? Tak jest. Chyba, że babcia płynie. Nie mamy, ale nie, dobra, babci odpuścimy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, kto jest z nami? Halo, halo. Halo, halo. Witamy. Mnie? Tak. Witam, super. Cieszę się, że się dodzwoniłem, bo z żoną próbujemy się dodzwonić. Żona wykonała 200 połączeń, a pewnie 300. I się w końcu udało. To już próbujemy, wiemy, dlaczego wygrałeś. Wykonałeś o 100 więcej. Chciałbym pogratulować pomysłu na zbiórkę. Widzę, że 1 250 000 w tej chwili. Chciałbym życzyć dużo wytrwałości. I tutaj z żoną trzymamy kciuki za powodzenie i za szczęśliwy finał, jeśli chodzi o leczenie. Dziękuję pięknie. No i tyle. Chciałem się podzielić po prostu swoimi przemyśleniami na ten temat. Oczywiście zbiórkę wsparliśmy. Myślę, że jeszcze w późniejszym terminie jakieś pieniążki wpłacimy. I cieszę się, że się udało zebrać już taką kwotę i trzymam kciuki, że uda się zebrać co najmniej jeszcze raz, dwa, a może i nawet więcej razy tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Będziesz pływał? Szczerze. Żona. Tak, żona się boi, ale ja myślę, że się odważy. Zapraszamy w takim razie na pływanie. Będziemy się spotykali nad Zegrzem. To był ostatni pakiet, jaki dzisiaj był do wygrania. Może to kiedyś jeszcze powtórzymy. Oczywiście, na pewno to jeszcze powtórzymy. Dziękujemy. Ja chciałem jeszcze przeczytać, że Mirek z Krakowa wpłacił 5555 zł i napisał: propozycja zakupu symbolicznego udziału w Kanale Zero za 1 000 000 zł. Nie wiem, o co chodzi do końca. Mirku, musisz sprecyzować to bardziej. Ale nie sprzedaję na razie akcji Kanału Zero, muszę to powiedzieć. Quest Pass spółka z o.o., firma, którą dobrze znam. Quest Pass spółka z o.o., firma, która
implementuje reklamy na stronę www. 5500 zł, bardzo, bardzo dziękujemy. Ponadto Ebros spółka z o.o., jako ojciec jestem z pana dumny, napisał właściciel tej firmy, to jest 5000 zł, bardzo, bardzo dziękujemy, Ebros spółka z o.o. No i mamy jeszcze jeden przejazd wykupiony, jak nic. Andrzej M. wpłacił 4,5 tysiąca złotych i napisał: panie Krzysztofie, chciałbym przejazd z panem marszałkiem dla mojego brata, to prezent urodzinowy. No, a jak się uda, to ja bym popłynął. Więc reżyserko szanowna, zapiszcie proszę, że jeszcze pan Andrzej M. jest na liście. Co my tu jeszcze mamy? Aga Piechowicz, 4 tysiące złotych, przez sprzedaż książki o zdrowiu psychicznym. Przeżyłam hardkorową depresję. Swoje przeżycie opisałem w książce, którą wydaję. Liczę, że pomoże ona wielu osobom. Można ją zamówić tutaj. agapiechowicz.pl. Książka o zdrowiu psychicznym. agapiechowicz.pl. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Tomek Jarzębiński, 4 tysiące złotych. Krzysztof, dzięki, ślemy dużo miłości dla rodziny Malwinki i życzymy jej zdrowia. Krzysztof, wpadnę na euro do redakcji, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam nic przeciwko. Reżyserko kochana, zapiszcie, że Tomasz Jarzębiński ogląda z nami mecz podczas euro. Już się tam potem dogadamy, który konkretnie. Evotax.pl, biuro rachunkowe dla firm transportowych, 3,5 tysiąca złotych, kompleksowe wsparcie, księgowość kadry, płace i rozliczenia czasu pracy kierowców. Evotax przez V, evotax.pl, biuro rachunkowe dla firm transportowych. Techia.pl czytałem, Dreamersland czytałem, osavi.com czytałem. Przemek Teterycz, Zamdom, Zamość, 3300 zł. Bardzo dziękujemy. Odlotowy pies.pl już był. Nautinek, szkółka języków, szkółka pływacka, przepraszam, tak, już było. Rybki. Actitata.com. Znajdź czas na relacje z dzieckiem. 3000 zł. Acti przez C. Actitata.com. Stwórzmy największą na świecie społeczność aktywnych ojców. Krzysiu, zróbmy coś grubego. Pisze do mnie człowiek, który wpłacił 3000 zł. Actitata.com przez C. No i tu jeszcze co mamy? To było Multicreo, biuro rachunkowe Wrocław oraz ubezpieczenia, 2999 zł, pełna obsługa online. Z chęcią przejechałabym się wodną F1, od 14 lat oglądam każdy wyścig drogowy F1. Dopisujemy do listy? Oczywiście. Ktoś nie dojedzie na pewno, wiesz jak to jest. Zostaniemy dłużej, włączymy najwyżej światła tam też. Masz tam światła długie też masz? Nie, no mówię z brzegu tam, ci ludzie, gdzie brzegu. W bazie, tak, damy radę, spokojnie. Dobra, więc Multicreo, biuro rachunkowe, proszę dopisać do listy na pływanie. Bartek, dziękuję ci bardzo za dzisiejszy program. To jest naprawdę dla mnie, w tym wszystkim, co mnie spotyka, no, oczywiście jest to straszne i naprawdę no, mocne, ale to, co... Przepraszam, przerwę ci. Paxit.pl, przecież miałem do nich zadzwonić, nawet znalazłem numer. Nie wiem, czy to jeszcze jest... też koniecznie dorzucamy. Witamy w sklepie Paxit. Ogólne. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7. No ale to jeszcze nagrać. Odzwonimy do ciebie w czasie naszej pracy. Zachęcamy do skorzystania z dostępnych kanałów online. E-mail, czat. Pozdrawiamy zespół Paxit.pl. No my również pozdrawiamy. Paxit.pl. Przepraszam, przerwałem cię. Tak, no chciałem powiedzieć o tym oczywiście z całego serca. Naprawdę dziękuję i tobie, kapitanie, no i twojej armii, która za tobą idzie. Jesteście no, wspaniali i z całego serca naprawdę w imieniu mojej żony bardzo, bardzo dziękujemy. W tym wszystkim, co mnie spotkało, oczywiście jest to straszne, ale też nie miałbym szansy na przeżywanie tego, co chociażby dzisiaj tutaj przeżyłem i to jest... Nie wiem, co to jest tak naprawdę, bo to nie da się tego nazwać, ale to jest no, coś, co na zawsze zostanie w moim sercu, w mojej głowie. Jeszcze raz bardzo za to dziękuję i nie miałbym szansy doświadczenia takich rzeczy i przeżywania takich emocji, gdyby moje życie było dalej usłane różami, tak jak było przed diagnozą, a jeżeli dalej pokonam to i te róże wrócą w moim życiu, to obiecuję też, że będę wskrzeszał to dobro, które dzisiaj dostałem i robił wszystko i angażował się również, żeby wspierać innych ludzi w takich sytuacjach, jak ja jestem obecnie. A tobie naprawdę jeszcze raz z całego serca dziękuję, bo jest to... Ja dziękuję za twoją postawę, bo też dajesz przykład ojcom, mężczyznom w całej Polsce, jak należy postępować, rodzicom, jak należy walczyć o zdrowie swojego dziecka.
poruszyłeś niebo i ziemię, by znaleźć terapię, która może przynieść pozytywny skutek. Wiesz, jak długa droga przed tobą, ale konsekwentnie idziesz i ten plecak, o którym mówiłeś, niesiesz. I to jest też wielki przykład dla nas wszystkich, gdy to oglądamy. Dziękuję. Też przykład, żebyśmy, taka wskazówka, byśmy cieszyli się, doceniali to, co mamy. Oj, tak. Bo te nasze problemy mogą być... Kiedyś mi powiedziałeś taką rzecz, że gdy słyszysz, że ktoś narzeka na dzieci, że się kłócą, że się biją ze sobą, że to jest twoje marzenie, żeby twoje dzieci się pokłóciły, pobiły. Chętnie bym ponarzekał, tak jest. Pamiętajcie o tym, co mówi Boss, bo tak jest w życiu. No. Dopiero z ust kogoś, kto ma tutaj wszystko jak sielankowo, to by było puste, ale tutaj bazując na mojej historii, nie chcę, żeby robić za przykład tutaj pocieszenia, chociaż taki jest odruch ludzki, że kiedy ktoś słyszy o takiej historii jak moja, mówi: Boże, jak dobrze, że nie spotkało to mnie, mojej rodziny czy moich dzieci. Pamiętajcie o tym, co tu przed chwilą było powiedziane, bo to nie są puste słowa, to naprawdę jest najistotniejsze w życiu, bo później dochodzi do tego, że zostajemy sami bez tych wszystkich dóbr dookoła, liczy się miłość i to, co wypracujemy w środku i dostrzeżemy, ale tak bardziej metafizycznie, a nie materialnie. I ja wierzę też, że doczekam się tych dni jeszcze dobrych w moim życiu. Po dzisiejszym wieczorze jestem jeszcze bardziej tego pewny i żeby się nie powtarzać, naprawdę ogromne dziękuję. Jutro wstaję i walczę dalej z codziennością, ale na pewno jeszcze większą dawką motywacji, także Malwinka jutro będzie miała podwójny trening od taty. Drodzy widzowie, bardzo dziękuję i jeszcze raz bardzo przepraszam za to, że użyłem takiego, a nie innego chwytu, aby was sprowadzić przed ekrany komputerów, telefonów czy telewizorów. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale tak podskórnie czuję, że już mi to wybaczyliście i że czujecie, że ten program był lepszy niż wygłupy, które też nas czekają z członkami redakcji Kanału Zero. Ten dzień to dla mnie wielka satysfakcja, wielki honor, że mam takich widzów i jeszcze kolejny dowód na to, że warto było zostać youtuberem, mówiąc krótko, budować ten kanał, bo dla takiej społeczności, która potrafi w taki sposób reagować, warto budować każdy kanał w internecie. Przepraszam firmę Paxit, że zepsułem im stronę, bo cały czas nie działa. Ale to wy tak naprawdę, a nie ja. Więc może wy też przepraszajcie. Możecie do nich napisać, że przepraszacie ich, albo w poniedziałek kupić u nich kopertę i wysłać im przeprosiny jeszcze raz. Bardzo dziękuję za każdą wpłatę. Od złotówki po te najwyższe, wynoszące wyłącznie 50 tysięcy złotych. Chyba dzwoni jeszcze do nas ten pan, z którym już rozmawialiśmy. Halo? Witam serdecznie, Hania Adamczak z tej strony, Paxit.pl. Wow. O, witamy serdecznie, Paxit.pl, witamy. Na koniec. Witam, dzień dobry. Nie zdążyliśmy odebrać telefonu, ale bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w tej niesamowitej akcji. W ogóle oczy przecieraliśmy ze zdumienia, jak szybko pieniążki pojawiały się na koncie. Mega wielkie gratulacje dla panów, bo to jest akcja, która naprawdę... No, myślę, że będzie długo, długo przez nas wspominana i będziemy o niej długo rozmawiać. W ogóle mega, mega bliski znam temat wspierania dzieci. Sport motor wodny to jest też pasja jednego z właścicieli Paxit, więc kurczę, akcja no genialna, naprawdę. No to rozumiem, że VIP-owski przejazd jest załatwiony i stawiacie się nad Zegrzem. No ja myślę, że zdecydowanie tak. Fajne. No to ja sobie zapisuję kontakt w telefonie w takim razie. Rozumiem, że to jest jakaś prywatna komórka i będzie odbierana, jak będę potrzebował zadzwonić. Tak, oczywiście. I ja bardzo przepraszam, bo śmiało, padła wam strona niestety internetowa. Mam nadzieję, że to nie już na zawsze. Już stała. Myślę, że już powinna działać. Tak? Działa. Jest. Znowu napuszczamy ludzi, żeby wchodzili, czy mają odczekać chwileczkę?
Na razie mamy serwery wydajne. Jeżeli coś padnie, to na chwileczkę. Okej, czyli wchodzimy i zamawiamy koperty. Co można zamówić u was przede wszystkim? Na czym macie największą marżę? Wszystko do e-commerce, zapraszamy serdecznie, natomiast kartony to taka nasza najmocniejsza strona. Jesteśmy producentem kartonów, tak więc to jest coś, co jest u nas numerem jeden, ale absolutnie wszystkie rzeczy do e-commerce znajdziecie u nas, i koperty, okay, i taśmy. Tak więc śmiało zapraszamy do przeglądania wszystkich produktów. Ja tylko chciałem powiedzieć, że mnie pani bardzo nie docenia. Bardzo mnie pani docenia, gdyż ta strona znowu padła. Musicie mieć jeszcze lepsze serwery. Musimy mieć jeszcze lepsze. Na pewno dostawca serwerów na pewno dostanie po uszach, bo to jest sytuacja, która nie powinna się nigdy wydarzyć. Tak więc przepraszamy wszystkich, którzy w tej chwili mają problem z wejściem na naszą stronę. Ja im przypomnę w poniedziałek, żeby weszli. Przez weekend nic się nie wydarzy, pewnie, żeby ten usługodawca coś wam poprawił, ale ja poniedziałek, wtorek przypomnę, gdzie trzeba wchodzić po koperty, więc wtedy już będziecie gotowi. Przetestujemy. Super, ekstra. Bardzo dziękujemy i jeszcze raz olbrzymie gratulacje i trzymamy kciuki za 17 milionów. Ja dzięki. Z całego serca też dziękuję i proszę spokojnego wieczoru. Tak, i proszę przekazać moje podziękowania dla reszty załogi. No i zapraszam serdecznie na Zegrze. Do zobaczenia nad wodą. Z całego serca dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy. Ja sobie ten numer zapisuję od razu, żeby mi nie uciekł. Dobra, mamy. Prawie 1 300 000 zebrane. Rachunek jest prosty. Te twoje 17 milionów to jakieś 25 godzin siedzenia przed kamerą, więc jak będzie trzeba, to posiedzimy 25 godzin przed kamerą. Ja kiedyś miałem program, gdy siedziałem 24 godziny non-stop, tak? Żeby zebrać pieniądze dla jednego dzieciaka. I mówiąc szczerze, wtedy przez 24 godziny zebrałem, wydaje mi się, 500 000. Więc moja skuteczność wzrosła. No, wzrosła, ja ale to raczej pod wrażeniem, historia jest, ale też tego, co tutaj, jaką masz wierną rzeszę fanów za sobą, widzów, to jest piękne. No, także tutaj od dzisiaj masz jeszcze w mojej osobie i w mojej rodzinie kolejnych, bo będziemy wracać. I tak jak mówię, pierwszą styczność z kanałem Zero miałem po słuchając o terapiach genowych. To też jest dowód na to, jak wszechstronnie działasz. I bardzo dużo się dowiedziałem też z bardzo ciekawego programu o tej moim tutaj gałęzi, ale dołączam jak najbardziej, także. Tak, a ja na koniec chciałem poprosić, bo wiem, że oglądają nas bardzo często politycy, asystenci polityków, rodziny polityków. Nie powinno być tak, że trzeba prosić w programie internetowym ludzi o pieniądze. Rzadkie choroby też powinny być leczone i ministerstwo powinno pochylać się nad każdym przypadkiem. Najłatwiej podpisać dokument pod tytułem odrzucamy wniosek, ale chciałbym wierzyć, że te wnioski są bardzo wnikliwie analizowane i że są robione jakieś wywiady środowiskowe, że urzędnik ma czas, żeby wczytać się w daną historię. Czasami być może nawet spotkać się z rodzicem. Tych przykładów, tych próśb na olbrzymie pieniądze nie jest znowu aż tak dużo, by nasze państwo nie mogło zweryfikować każdego przypadku. Podejrzewam, że nikt się z tobą nie skontaktował osobiście. Żeby... No Malwinki nikt nie oglądał. Ona już zażywała ten lek, także żeby racjonalnie ocenić, co on daje, jakie są efekty, gdzie zarzekałem, że są dobre, bo są. Nikt tego na własne oczy nie widział, także wszystko było oparte tylko o dokumenty, papierologia, bez żadnej praktyki. Niestety. Drodzy urzędnicy, najłatwiej wyjść w piątek o 16 do domu, podstemplować odmowę i iść do kina, ale potem my musimy tutaj w piątek o 20 do 22 robić programy, żeby te pieniądze zebrać. Po to płacimy podatki, by takich programów nie robić. Po to płacimy podatki, by w piątek o 20 robić programy z okazji miliona subów, które są wesołe, strzelają tu serpentyny, a rodzice, dzielni rodzice chorych dzieci nie muszą chodzić przed kamery i prosić się o pieniądze. To są nasze podatki, a wasz obowiązek, by weryfikować. Ja rozumiem, że można odrzucić wniosek. Rodzic czasami oczekuje zbyt wiele, wymyśla terapię, która nie ma szans powodzenia. Nie mówię, że tak jest w tym przypadku, ale często tak jest. Natomiast wypada zawsze to sprawdzić, wypada porozmawiać, zadzwonić, obejrzeć. To jest do cholery wasza praca. To tyle. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim widzom, którzy byli dzisiaj z nami. Ta zbiórka trwa. Można wpłacać cały czas,
program się skończy, ale skarbonka cały czas będzie dostępna. Przypominam, adres siepomaga.pl/kanał0. Właśnie w tym momencie wybiło 1 300 000. Bardzo dziękuję, Bartek. Dziękuję. Jeszcze raz chciałem ci powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla twojej niezłomności i chciałbym, żebyś był traktowany jako przykład osoby, która walczy, po prostu walczy. Dziękuję bardzo. To była impreza z okazji miliona, ale nie subów, tylko 1 000 000 złotych. Impreza z okazji 1 000 000 subów dopiero przed nami. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuksiarz.pl.